Teraz punkt pod tytułem prezentacja aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego przez marszałka województwa. Informacja prezydenta dotycząca projektu opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie programu ochrony powietrza i dyskusja. Serdecznie witam gości, których dzisiaj mamy okazję gościć w związku z tym punktem. Witam pana wojewodę Haryżaka, serdecznie witamy. Witam pana przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego Kazimierza Babczyka, pana marszałka Kozaka, Wojciecha Kozaka. Witam także panią Małgorzatę Mrugałę, chyba była, tak? Witam. Dzień dobry, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz witam pana Pawła Jasieczko, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Serdecznie też witam przedstawicieli różnych środowisk, które w dniu dzisiejszym na posiedzenie Rady przyszły, zostały zaproszone w dalszej części dyskusji w sposób zorganizowany, tak jak mówiliśmy się, będą dopuszczone do głosu. Przyjęliśmy taką formułę, że w pierwszej kolejności poprosimy pana marszałka o informację w sprawie programu ochrony powietrza, w drugiej kolejności stanowisko wstępne, czy też projekt opinii w tej sprawie przedstawi, rozumiem, pan prezydent Świętego też, a pani dyrektor, a pana prezydenta też witamy. I potem rozpocznie się dyskusja. Dziękuję i bardzo proszę. Pani dyrektor Asza też prezentować program. Rozumiem, że pan marszałek jest gotów potem do wszelkiej dyskusji. Dziękuję. Tutaj widać też na obszarze Krakowa
też jest sytuacja dużo gorsza. Siedmioroczny jest trochę lepsza, ale tak niezadowalający, natomiast przekroczenia 24-25. Tutaj jest nowe zanieczyszczenie, czyli PM2,5, jest to zanieczyszczenie, które wchodzi w skład PM10, natomiast jest szczególnie agresywne i niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców. I to też jest zanieczyszczenie średnioroczne dla aglomeracji krakowskiej. Tutaj Państwo macie przedstawione trochę o obszar przekroczeń, jeżeli chodzi o benzal fotinę. Generalnie benzal fotinę przekroczenia tego wyglądora aromatycznego są w całej Polsce obserwowane. Są tam wyjątkowe obszary, gdzie tych przekroczeń praktycznie nie ma. I tutaj Państwo macie aglomerację krakowską. Nie odbiega standardu. Jeżeli chodzi o NO2, czyli tlenek azotu, w województwie małopolskim przekroczenie notuje się tylko w Krakowie. I tutaj Państwo widzicie, że w wyniku modelowania ma to związek przede wszystkim z komunikacją w Krakowie. A tutaj jest taki sterynk syntetyczny zbierający wszystkie te zanieczyszczenia i pokazujący właśnie obszary narażenia województwa małopolskiego. I tu Kraków. Wszystkie te wyniki inwentaryzacji źródeł emisji i również ma dostępne, są dostępne na stronie internetowej, na ten w sposób interaktywny sobie oglądać całe województwo, jak to wygląda w Warszawie. Na podstawie tego modelowania zostały też opracowane udziały źródeł emisji stężenia właśnie średniorocznych na obszarze przechodzącym w Krakowie. I tutaj Państwo widzicie, pierwsze to jest to, drugie to są źródła spoza województwa, czyli w Krakowie ten wpływ emisji na przykład spoza województwa jest niewielki. To zielone to jest źródła z województwa, które napływają na teren Krakowa. Ten ciemny niebieski to jest przemysł lokalny, kolejną są komunikacja i te są niebieskie dominujące to jest właśnie niska emisji. Poniżej ten sam rozkład za ten kraj, który też tutaj dominujący jest źródła niskiej emisji kwerpowej. Jeżeli chodzi o węzeł papieru, który przede wszystkim jest związkiem powstającym w wyniku spalania w niskich temperaturach, czy też spalania śmieci, czyli ma zdecydowany związek z niską emisją, zdecydowanie tutaj też widać, że wpływ na zanieczyszczenie ma przede wszystkim niska emisja. W wyniku tego modelowania i właśnie przedstawiamy udziału odpowiednie działania zostały zaproponowane też w stosunku właśnie do tego zdiagnozowanych udziałów zanieczyszczeń. I są podzielone w cztery kroki, jeżeli chodzi o program ochrony powietrza. Działania systemowe, czyli te działania, które są niezbędne do wdrożenia na poziomie centralnym, wiążą się przede wszystkim ze zmianami prawa. Druga grupa to są ograniczenia niskiej emisji, czyli emisji powierzchniowej. Trzecia grupa to jest ograniczenie emisji komunikacyjnej, ograniczenie emisji przemysłowej i ostatnia grupa to są działania wspomagające. W przypadku planu działań krótkoterminowych zostały te grupy działania podzielone na działania informacyjne i gospodarcze oraz działania operacyjne. I teraz ograniczenie emisji powierzchniowej sektora komunalnego, czyli to, które jak Państwo widzieliście ma największy wpływ na zanieczyszczenie powietrza, a zarazem jest też to najtrudniejsze do wyeliminowania. Przede wszystkim i podstawa tutaj to jest realizacja programu ograniczenia niskiej emisji. Eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe. I przede wszystkim powinno to być realizowane przez udzielone przez gminy dotacji celowej dla mieszkańców na wymianę
stare blisko w sprawie wieców i kodów na prawie stare. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja bazy inwentaryzacji źródeł emisji ciepła na terenie miasta. Eliminacja programu ograniczenia. Elementem programu ograniczenia niskiej emisji powinny być również kampanie informacyjne. I co jest ważne, w ramach umów na dofinansowanie mieszkańcom lub innym podmiotom wymiany właśnie takich urządzeń powinny się znajdować zobowiązania beneficjentów do dobrowolnego poddawania się możliwości pod kontroli sprawdzającej trwałą likwidację danego odpadu. Kolejnym ważnym, tutaj jeszcze nie wspomniałam, koszt, bo to jest bardzo ważna sprawa. Więc oszacowane w porównaniu koszty dla 21 tysięcy źródeł spalania paliwa do roku 2023 to jest około 340 milionów złotych. Jaki to da efekt ekologiczny? 550 ton pyłu PM10, 450 ton pyłu PM2,5, benzoalkotilenu około 30 tony i 115 ton. Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniających podłączenie przede wszystkim użytkowników. To jest kolejne działanie, które jest niezbędne do poprawy jakości powietrza. I to zarówno w Krakowie, jak i w pozostałych aglomeracjach województwa polskiego. Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego, zwłaszcza w administracji i usługach publicznych. I tutaj szacowany koszt tego działania to jest 1,6 miliona i efekty ekologiczne dosyć wymierne w postaci 35 ton PM10 i 35 ton PM2,5. Kolejne działanie odnośnie sektora komunalnego to ograniczenie spalania odpadów oraz pozostałości roślinnych z ogrodów na powierzchni ziemi. I tutaj intensyfikacja prowadzenia kontroli gospodarstw domowych w tym zakresie i kontrola spalania pozostałości roślinnych z ogrodów na powierzchni ziemi. Ograniczenie emisji z transportu, przede wszystkim do utworzenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej oraz systemu parkingu typu parku i jedź. Tutaj są pewne wątpliwości prawne, czy faktycznie Pan Prezydent ma wystarczające możliwości, aby wprowadzić ten zakaz. My pracujemy na tym, żeby takie możliwości wypełniły, dlatego też wpisaliśmy sobie takie zadanie do programu jako niezbędne, by poprawić jakość powietrza w Krakowie. Kolejne to poprawa organizacji ruchu samochodowego i wprowadzenie ograniczeń wjazdu określonych pojazdów do centrum miasta, polityka parkingowa i wykorzystanie inteligentnych systemów sterowania ruchu. Ograniczenie emisji z transportu również powinniśmy uzyskać poprzez utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez regularne mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg oraz wzmocnienie kontroli na stacjach diagnostycznych pojazdów. Niezbędny jest również rozwój komunikacji publicznej oraz wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie publicznym. Zakup pojazdów spełniających normy emisyjne jest przynajmniej euro 4 i wyższe. Usługi transportowe z wykorzystaniem ekologicznie czystych pojazdów zasilanych gazem, lub hybrydowych i elektrycznych. Wykorzystanie niskoemisyjnych paliw dla źródeł mobilnych, biopaliw. Uwzględnienie warunków specyfikacji zamówień publicznych właśnie tych zagadnień i rozwój komunikacji kolejowej w województwie w zakresie przyspieszenia połączeń lokalnych.
i bardzo ważny element to też rozwój komunikacji rowerowej w Krakowie. Tutaj bardzo dużo w trakcie konsultacji zostało zgłoszonych uwag, że pomimo, że planujemy tutaj działania na około 100 milionów w województwie małopolskim, jest tutaj planowany tylko 50 km dróg. Szczególnie przechodzimy teraz do ograniczenia emisji przemysłowej, bo pomimo wszystko dalej jest to dosyć duży udział w zanieczyszczeniach powietrza. I tutaj szczególny nadzór nad działalnością przemysłową przez złej jakości powietrza. To są działania przede wszystkim służb marszałka, służb prezydenta i służb Inspekcji Ochrony Środowiska. Samorząd województwa jako koordynator działań w kierunku poprawy jakości powietrza. Działania tutaj nasze, czyli samorządu województwa, to przede wszystkim monitoring realizacji programu poprawy powietrza, współpraca z innymi regionami w kraju i za granicą w celu wymiany i wykorzystania doświadczeń, koordynacja programów i planów strategicznych na poziomie województwa, poprawne programy jakości i poprawy jakości powietrza i współpraca z ośrodkami naukowymi i badawczymi. Kolejne zadania to wspieranie wprowadzenia zmian prawnych w zakresie polityki energetycznej państwa, prace nad propozycją zmian prawnych w ramach grup roboczych przy Ministerstwie Środowiska ułatwiających realizację zapisów programu ochrony powietrza i realizacja w jednolitej skali województwa polityki energetycznej. Bardzo ważnym działaniem jest edukacja ekologiczna na mieszkańców. I prowadzenie w tym zakresie akcji edukacyjnej powinno dotyczyć przede wszystkim szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach indywidualnych, promowanie stosowania niskoemisyjnych źródeł ogrzewania, oszczędności energii, promowania zrównoważonego transportu i przekazywania informacji o wpływie zanieczyszczeń na zdrowie oraz wskazówek odnośnie sposobów zachowania ograniczających narażenie na złą jakością powietrza. Ważne jest, by prowadzona była na wszystkich szczeblach wspólna polityka uwzględniająca priorytety poprawy jakości powietrza. Samorząd województwa opiniuje program ochrony środowiska, opiniuje również plany zaopatrzenia w ciepło i w energię i za każdym razem bardzo wnikliwie sprawdzamy, czy te plany, te programy są zgodne z programem ochrony powietrza. I czy zapisane w nich działania są wystarczające. Działania uzupełniające wprowadzone przez województwo małopolskie to regionalna polityka energetyczna i tutaj program energetyczny na Małopolska, program wdrażania pojazdów elektrycznych w transporcie publicznym i realizacja inwestycji w zakresie energetyki rozproszonej. Regionalna polityka transportowa uwzględniająca przede wszystkim nowoczesne, niskoemisyjne pojazdy, ale też Kraków nowoczesny węzeł międzynarodowej sieci transportowej. Wdrażanie regionalnych systemów gospodarki odpadami, czyli wdrożenie do tego, by śmieci były palone w odpowiednich do tego przeznaczonych instalacjach w ich domach oraz modernizacja odpadów technologicznych i wprowadzanie najlepszych dostępnych technik produkcji i spalania paliw. Jest to działanie niezwiązane z nową dyrektywą o emisjach przemysłowych, która w bardzo radykalny sposób właśnie będzie ograniczyć emisję z tych źródeł spalania paliw. I tutaj można podkreślić ten fakt, że właśnie jeżeli chodzi o emisję ze źródeł przemysłowych, instrumenty zarówno i finansowe, jak i prawne powinny być wystarczające, by ograniczyć tę emisję. Jeszcze chciałam tutaj wspomnieć o programie strategicznym ochrona środowiska, na którym teraz samorząd województwa pracuje.
funkcjonuje już od listopada, od lutego zeszłego roku. I w sierpniu były pierwsze takie warsztaty strategiczne z udziałem radnych województwa. Na tych warsztatach zdecydowanie wszyscy radni stwierdzili, że priorytetem w zakresie ochrony środowiska powinno być właśnie walka o czyste powietrze, przede wszystkim walka z niską emisją. Dlatego wśród tam zadań strategicznych, wśród przedsięwzięć strategicznych zapisanych w tym programie, jako przedsięwzięcie flagowe znalazło się właśnie realizacja programów ograniczenia niskiej emisji. I tutaj Zarząd Województwa chce przeznaczyć na przyszłej perspektywie finansowej znaczne środki właśnie na wymianę kotłów, na możliwość odnawialnych źródeł energii. Najlepiej, gdyby to było powiązane również z tym programem energooszczędna Małopolska. Na wszystkich konsultacjach programu ochrony powietrza zachęcam wszystkie gminy do przygotowania takich właśnie kompleksowych programów ograniczenia niskiej emisji połączonych z energooszczędną Małopolską. Nie musi to być dodatkowy program. Może to być program w ramach właśnie programów związanych z zaopatrzeniem miast i gmin w energię elektryczną i gazową. Szacunkowe efekty redukcji emisji do roku 2023. Zaproponowane działania w zaproponowanych kwotach powinny, bo to są wszystko szacunki jednak, spowodować spadek emisji PM10 szacunkowo o 31%, w tym z emisji sektora komunalnego o 50%. A spadek emisji węgla kotłowego szacunkowo 48%. I szacunkowe koszty redukcji emisji to są dane dla Krakowa. Niska emisja około 336 milionów. Pozostałe działania około 0,5 miliarda złotych. W okresie 10 lat. Kolejną nowością, którą wprowadza program ochrony powietrza, to jest plan działań krótkoterminowych. Tutaj zostały one podzielone jako działania na trzy stopnie. Pierwszy stopień zagrożenia kot pomarańczowy w momencie, kiedy stężenie pyłu PM10 przekracza 50 mikrogramów na sześciennie, czyli normę dobową. Drugi stopień, kiedy stężenie przekracza 200 mikrogramów na metr sześcienny, czyli poziom informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego. I trzeci stopień, czyli 300 mikrogramów na metr sześcienny, w momencie, kiedy ten właśnie poziom alarmowy zostanie osiągnięty. Pierwszy stopień, czyli kot pomarańczowy, już mówiłam, kiedy stężenie będzie przekraczać 50 mikrogramów na metr sześcienny, działania są przede wszystkim informacyjne i będzie się ukazywał automatyczny komunikat na stronie internetowej, którą Państwo może już znacie, wiadomo, Małopolska, kraj przez powietrze, oraz automatycznie przesyłane informacje drogą elektroniczną na adresy mailowe osób i podmiotów, które zgłoszą potrzebę otrzymywania takich komunikatów. Stopień drugi, czyli kod czerwony, czyli mamy przekroczenie 200 mikrogramów na metr sześcienny. Działania, tutaj już praca wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego i przekazuje komunikat o wprowadzeniu drugiego stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza do powiatowych centrum zarządzania kryzysowego. I tutaj w Krakowie jest ono przy Urzędzie Miasta Krakowa. Urząd Miasta przekazuje te informacje do dyrektorów jednostek oświatowych, szkół, a także do placówek służby zdrowia, szpitali. Tu są działania informacyjne i ostrzegawcze z komunikatem, co należy robić i czego należy się wystrzegać.
trzeci stopień, czyli stopień, czyli to, że jest kod fioletowy w momencie, kiedy mamy przekroczenia powyżej stanu alarmowego. I tu wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego decyduje o wyborze działań pod kątem wojewódzków. Ja nie przedstawię te propozycje działań pod kątem generalnie w ramach naszej uchwały w sprawie ochrony programu ochrony powietrza będzie uchwalony katalog działań pod kątem wojewódzków. I na podstawie sytuacji, która się w danym momencie okaże na podstawie danych z monitoringu, danych prognostycznych z prognozy pogody, pan wojewoda razem ze zespołem zarządzania kryzysowego wybiera odpowiednie działania celem wyeliminowania właśnie tych bardzo wysokich przychodzi. I wojewoda przekazuje do regionalnych i lokalnych rozgłośni telewizyjnych, radiowych, prasy i mediów wszelakich komunikat o wprowadzeniu właśnie tego trzeciego stanu stopnia zagrożenia. Wojewódzkie Centrum Zarządzania przekazuje komunikat tak samo powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje informacje do podmiotów zobligowanych do wprowadzenia właśnie tych działań. Ponadto równolegle też idą wszelkie informacje i do szkół, i do placówek oświatowych, i również do placówek związanych z ochroną zdrowia. Tu Państwu przedstawię teraz właśnie ten katalog działań krótkoterminowych. Jeżeli chodzi o indywidualne źródła spalania paliw stałych, intensywne kontrole indywidualnych kotłów i pieców przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Straży Miejskiej i czasowy zakaz spalenia w kominkach, ale tylko w tych przypadkach, kiedy kominek nie jest jedynym źródłem ogrzewania danego lokalu. Jeżeli chodzi o źródła niezorganizowane, ograniczenie pylenia ze źródeł niezorganizowanych, zakaz stosowania dwóch boliści, czasowe zawieszenie uciążliwości prac budowlanych, nasilenie kontroli pojazdów opuszczających plac budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. Źródła komunikacyjne. Złożone czyszczenie ulic na mokro, ograniczenie ruchu pojazdów, wyznaczenie obszaru ograniczonego ruchu pojazdów w trakcie trwania alarmu smogowego, wprowadzenie zakazu wjazdu do centrum miasta samochodów o masie powyżej 3,5 tony. I zaleca się dodatkowe wprowadzenie czasowej możliwości bezpłatnego korzystania na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu z komunikacji miejskiej. Wprowadzenie czasowej możliwości bezpłatnego korzystania na podstawie dowodu samochodu z pociągów regionalnych na trasach dojazdowych. To są zalecenia. I w przypadku źródeł przemysłowych czasowe wstrzymanie części procesów technologicznych przedsiębiorstwa. Harmonogram aktualizacji programu powietrza. Przystąpiliśmy do tej aktualizacji 11 czerwca zeszłego roku. Zarząd województwa ogłosił rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie aktualizacji PODU. Budynowe zostały wysłane do wszystkich gmin, do wszystkich burmistrzów, prezydentów, wójtów, prośbę o składanie wniosków w ramach programu ochrony powietrza. Nie przyszedł żaden wniosek. 14 sierpnia 2012 roku właśnie upłynął ten termin składania uwag. Pierwszych uwag na etapie przygotowania programu, no tak jak mówię, nie przyszedł żaden wniosek z żadnej gminy. Skakowacz. 19 września 2012 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne w Krakowie, gdzie zostały przedstawione założenia programu ochrony powietrza. Takich spotkań było 6 w całym województwie, jedno było spotkanie poświęcone właśnie aglomeracji krakowskiej. Nie przyszedł żaden wniosek z Krakowa. 21 grudnia 2012 roku po akceptacji zarządu
zostało skierowane w program konsultacji społecznych i 16 stycznia odbył się konsultacje w Krakowie. 21 stycznia planujemy zakończenie pierwszego etapu konsultacji społecznych, natomiast przyjęcie ostatecznej wersji projektu dokumentu zakładamy na przełom 3-4 kwartału tego roku. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo pani. Bardzo proszę o zabranie głosu pan marszałek Kozak. Wielce szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, panie wojewodo, szanowni państwo. Wielokrotnie już jako samorządy spotykaliśmy się na tejże sali, na sali sejmikowej i wszelkie problemy miejsko-wojewódzkie wyjaśnialiśmy w trybie porozumienia, w trybie nie narzucania sobie określonych procedur, bo doskonale wiemy, że samorządy i demokracja wręcz nie znosi takowej sytuacji. Jeżeli chodzi o województwo małopolskie, jako jedno z niewielu. Program ochrony powietrza wdrożyliśmy, program w tej chwili jest w konsultacji i uważamy, że program jak najbardziej jest właściwy i dobry. Odniosę się może do ostatniej korespondencji, bo trudno się nie odnieść, wprowadzenia zakazu opału węglem. Chcę z tego miejsca powiedzieć, że tak jestem od tego, aby powiedzieć twardo tak, wprowadźmy twardo nie, zakażmy handel opału węglem. Moi drodzy, możemy każdą uchwałę jedną przepracować przez Sejmik, tylko doskonale wiemy, tak jak w tej prezentacji, która była wskazana, powietrze w całym województwie małopolskim, począwszy od alfa-benzo-alfa-pirenu, które jest zagrożeniem dla całej społeczności województwa małopolskiego poprzez Nowy Sącz, który ma bardzo podobne zagrożenia składu powietrza, począwszy od PM10-2,5 po NOX-y i przy 200 dniach bezwiecznych jest jeszcze bardziej szkodliwe dla mieszkańców. Również aglomeracja tarnowska ma podobną sytuację. Jeżeli weźmiemy program ochrony powietrza dla miasta Krakowa, uważamy, że jest jeszcze w znacznym stopniu niedoskonały, abyśmy mogli jednoznacznie jako Sejmik procedować zakaz używania węgla. Nie tylko dlatego, że jest to najtańszy środek opałowy, nie tylko dlatego, że jest dostępny, ale również dlatego, że jak określił pan prezydent, w dalszym ciągu miasto jest w trakcie inwentaryzacji ilości pieców, gospodarstw domowych, jak i kotłowni, które używają tego opału. Dlaczego wspomniałem o benzoalfa-pirenie? Ponieważ w tej całej niedoskonałości i zagrożeniu opału węgla, benzoalfa-piren to jest głównym składnikiem odpadów, wszelkiego rodzaju odpadów, które są spalane w piecach, w tym petów, plastików wszelkiego rodzaju i wszystkich nieczystości komunalnych. To jest bardzo tragiczne dla środowiska, zresztą dla Krakowian, dla odwiedzających turystów, zwłaszcza wieczorem o porą. Dym, który unosi się z kominów, naprawdę jest kłopotliwy. Odniosę się w dalszym ciągu do korespondencji, jaką otrzymałem od prezydenta Majchrowskiego i pozwolę sobie dzisiaj przekazać na ręce prezydenta Śmiera odpowiedź, którą odczytam tutaj po przekazaniu na ręce prezydenta Śmiera. Proszę państwa, w odpowiedzi na pana wystąpienie zwracam się do prezydenta miasta Krakowa, pana profesora Jacka Majchrowskiego z prośbą o wprowadzenie zakazu stosowania paliw stałych na terenie miasta Krakowa za ramą piśmie, znaki i tak dalej z podstawą prawną. Zgodnie z zapisami artykułu 96 ustawy Prawo ochrony środowiska przedmiotowa uchwała musi określać również sposób realizacji i kontroli obowiązków. Zwracam się więc z prośbą o uszczegółowienie sposobu planowanej realizacji i kontroli zakazu stosowania paliw stałych przez miasto Kraków.
Wyjaśnienia wymaga również, w jaki sposób planuje Pan Prezydent rozwiązać problem zwiększonego obciążenia finansowego najuboższych mieszkańców Krakowa, na których zmiana ogrzewania z paliwa węglowego stosunkowo taniego na paliwo zdecydowanie droższe przyczyni się do znacznego dodatkowego obciążenia skromnych budżetów domowych. Proszę także o nakreślenie ram czasowych oczekiwanego wejścia w życie postulowanej uchwały oraz okresu przejściowego wprowadzenia ograniczeń stosowania paliw. Zgodnie z projektem programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego wymiana kotłów węglowych w ilości około 22 tysięcy sztuk wiąże się z kosztami około 340 milionów złotych. Tymczasem szacunki ilości wszystkich kotłów węglowych w Krakowie wskazują, że jest ich około 30 tysięcy lub więcej. W jakiej wysokości i z jakich źródeł miasto Kraków zamierza zapewnić środki na sfinansowanie wymiany kotłów? Wyjaśnienie powyższych wątpliwości ułatwi podjęcie dyskusji nad kształtem przygotowanej uchwały. Zwracam uwagę, że potrzeba ograniczenia niskiej emisji dotyczy praktycznie całego województwa małopolskiego, a uchwała w sprawie określenia rodzaju lub jakości paliw dopuszczalnych do stosowania będzie stanowić precedens w skali Polski i może spowodować, że inne miasta wystąpią z podobnym postulatem. Mówiąc o niedoskonałości programu miasta, moi drodzy, zastanawiające jest, i to nie tylko w departamencie, ale również wśród mieszkańców, jak i firmy, która ten program tworzyła. Jeżeli zmierzamy do ograniczeń niskiej emisji, gdzie wiemy, że były pokazane na wykresie NO2 dwutlenek azotu, główny produkt spalin przy braku katalizatorów samochodów czy ciągu komunikacyjnym. To jest nic innego jak prowadzenie sprawnej komunikacji miejskiej. Jak będziemy mówić o sprawnej komunikacji miejskiej, jeżeli w listopadzie ubiegłego roku to nie tylko wzrost cen biletów, ale ograniczenie kursów na niektórych trasach. Jest to ten element, gdzie naprawdę nie wpływa na ograniczenie niskiej emisji. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, jak i również Skawina, nie jest w stanie pokazać wszędzie rury ciepłowniczej. Ale mając dokładną analizę punktowych, indywidualnych pieców, moglibyśmy się zastanowić i umieścić w programie regionalnym małe kotłownie, które na przykład w Sposzowicach mogłyby świetnie zdać egzamin, zasilając 5, 10 czy nawet do 20 mieszkań, na pewno mielibyśmy pełną kontrolę i moglibyśmy to umieścić w programie regionalnym czy subregionalnym, biorąc pod uwagę całe województwo i postarać się o dofinansowanie. Ograniczenie emisji komunikacyjnej. Obecna na sali pani prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pan dyrektor Ciszko, doskonale wiedzą, że jeszcze 6 lat temu, w dobie, kiedy był tworzony program i po pierwszej korespondencji w 2008 roku od prezydenta, większość Krakowian kierowała do nas korespondencję, dlaczego Alejczyk, Bieszczów nie mają zielonej linii. Wzorem Berlina, wzorem Wiednia, czy nawet Pragi. Jest na dzień dzisiejszy znacznie ograniczenie w tym głównym ciągu komunikacyjnym dla miasta Krakowa. Inteligentne systemy sterowania ruchem to naprawdę jest to, co jest obowiązkiem XXI wieku. I to w każdym jednym programie aglomeracji nie tylko krakowskiej, ale mniejszych miast powinno mieć miejsce i to powinniśmy nad tym usiąść, popracować i myślę, że wspólny konsensus doprowadziłby do ograniczenia niskiej emisji. Nieistotne, czy to jest 5-10%, ale przy wartościach, które były pokazane, ja uważam, że każdy procent ograniczenia to jest nasze zdrowie. A doskonale wiem, że profilaktyka naprawdę jest nie tylko konieczna, wskazana, ale konieczna. Moi drodzy, takie aglomeracje jak Kraków, stolice europejskie, dawno wprowadziły i poruszałem to bodajże 3 lata temu,
o możliwości wjazdu do centrum Krakowa samochody, które mają katalizatory czy systemy spalania na pograniczu Euro 4, Euro 5, Euro 5. Standardy europejskie i te wskaźniki naprawdę są osiągalne. Na dzień dzisiejszy tego nie kontrolujemy. I myślę, że na dzień dzisiejszy Inspekcja Transportu Drogowego za bardzo poświęca się kontroli na zewnątrz ciągów komunikacyjnych niż właśnie kontroli w mieście komunikacji miejskiej, transportu miejskiego. To również są ci wróciciele, na których należy zwrócić uwagę. Szanowni radni, panie przewodniczący, panie prezydencie. Mamy przygotowaną uchwałę ograniczeń spalania paliw stałych, a im węgla. Ale w dobie spełnienia wymienionych czy warunków, czy wspólnego stołu wskazania czasu realizacji, dofinansowania tych najuboższych, bo nie chciałbym na biurku mieć kolejnej korespondencji, gdzie kobieta zamieniając piec na energię elektryczną pod kołdrą czeka na wiosnę. To jest ten problem, który musimy nie tyle zrozumieć, który musimy w poszczególnych krokach realizacji programu wziąć pod uwagę. Województwo Małopolskie, zarząd, jak również sejmik jest gotowy do podjęcia tejże uchwały, ale będzie zdecydowanie łatwiej i dla zarządu, i dla województwa małopolskiego umieszczenie kompleksowo całości problemu, a szczegółowo takiej aglomeracji jak miejska krakowska. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Bardzo proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego sejmiku województwa małopolskiego, pana Kazimierza Bartosiewicza. Panie przewodniczący, wysoki sejmiku, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję Rady Miasta Krakowa. Tu jest zasada wzajemności, obowiązuje u nas. Ja kieruję z kolei zaproszenie na każdą sesję do pana prezydenta, do przewodniczącego Rady Miasta Krakowa na ręce państwa. W związku z tym to zaproszenie przyjęliśmy z zadowoleniem. W poniedziałek obradowaliśmy nad bardzo ważną sesją, nad bardzo ważną rezolucją o ochronie powietrza. Nie było przedstawicieli miasta Krakowa, ale ja przesłałem państwu wszystkim radnym, panu prezydentowi i tę rezolucję, a także stanowisko, które przewodniczący przyjął w tej sprawie. Wysoka Rado, Sejm Województwa Małopolskiego, jak wiadomo, pewnie do końca listopada zgodnie z ustawą uchwalić Wojewódzki Program Ochrony Powietrza. Czekamy na konsultacje od wszystkich 182 gmin, 22 powiatów. Sprawa jest bardzo ważna dla Małopolski. Trzeba bić na alarm. Niestety, jak powiedziała pani dyrektor, żaden wniosek z żadnej gminy i powiatu do samorządu województwa małopolskiego w ramach konsultacji naszego programu, a ten program funkcjonuje w powrocie, wisi na stronach samorządu województwa. Zostali wszyscy wezwani do jego konsultacji od przecież prawie że połowy grudnia ubiegłego roku. Czyli prawie półtora miesiąca za nami czas konsultacji. Były już pierwsze ogólnomałopolskie spotkania w tej sprawie z udziałem wielu przedstawicieli. Wysoka Rado, nigdy nie zajmowałem z siebie odpowiedzialności za kwestię ochrony powietrza w województwie. Jestem inicjatorem tej poniedziałkowej rezolucji sejmiku, którą państwo otrzymaliście. Wielokrotnie podkreślałem konieczność zmian i upominałem się, że należy je przeprowadzać z troską o najbiedniejszych, których nie stać na likwidację paleń węglowych. Rozumiem, że sprawa jest bardzo ważna i bardzo trudna, niektórym mogły puścić nerwy, ale to jest wspólna nasza sprawa i wspólna odpowiedzialność. W związku z tym stwierdzam stanowczo, że Sejm Małopolski, panu prezydentowi Krajkowskiemu to mówię i państwu radnym, nie chce zdejmować z siebie odpowiedzialności za zdecydowane działania na rzecz ochrony powietrza. Między innymi w programie Bez Krawata z 19 stycznia pięciokrotnie zadeklarowałem, że Sejmik zajmie się uchwaleniem programu na wniosek zarządu, że wprowadzę ten punkt do porządku obrad. Jestem przekonany, że uchwalenie zakazu paleń węglowych z pięcioletnim okresem przejściowym będzie przez nas uchwalone. Również chcę powiedzieć, że to pan minister Świąkalski w kronice telewizyjnej
po tym naszym programie z udziałem pana przewodniczącego Kośmidera stwierdził, że wniosek pana prezydenta jest sprzeczny z konstytucją. Ja nigdy takiej opinii nie wyrażałem, tylko że będziemy, moim zdaniem, w ciągu 5 lat ten program powinniśmy zrealizować, bo przecież Wojewódzki Program Ochrony Powietrza przewiduje 10-letni okres realizacji tego programu. Szanowni Państwo, to nie jest sprawa tylko paliw węglowych. Nie sprowadzajmy sprawy do jednej okoliczności. To jest sprawa wielopłaszczyznowa. Walka ze smogiem krakowskim jest o wiele trudniejsza niż walka ze smogiem wawelskim. Tam zjadał trochę dziewic, rzucono szarcie gadetka, rzucił mu owieczkę wyładowaną siarką i załatwił problem. My musimy założyć, że będziemy przez kilka lat wszyscy i władze Krakowa, władze Małopolskiej i większości gmin przynajmniej Małopolskich, że podejmiemy w tej sprawie wielkie wspólne działanie. Wysoka Rado, Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej swoim zasięgiem obejmuje 70% miasta Krakowa. Jeszcze 30% jest do zdobycia, do pokrycia. MPEC daje o 40% tańsze ciepło aniżeli ogrzewanie gazem. W związku z tym 30-40. W tej sytuacji na pewno należy w tej sprawie, to jest samowystarczalna spółka, ale być może, że i Państwo dofinansujecie ją, żeby zwiększyć nakłady. Wydaje się, nasze szacunki przewidują, że za 125 milionów złotych może być dołączonych dodatkowo 10 tysięcy nowych użytkowników. A tych, którzy mają piece węglowe, jest 10 tysięcy nieoficjalnie, oficjalnie, a nieoficjalnie nawet 60 tysięcy. Na pewno jest szansa na to, żeby z funduszy samorządu województwa małopolskiego, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, z funduszy unijnych, którymi dysponujemy, dać Państwu, przeznaczyć Państwu na to pieniądze. Ponieważ Olkusz i wiele innych gmin z województwa małopolskiego zwróciło się i dostało pieniądze na lokalne elektrociepłownie. Proszę Państwa, to nie jest walka z węglem dla walki z węglem w tej sprawie. Polska leży na węglu. W Niemczech 80% produkcji energii elektrycznej to są elektrownie węglowe i elektrownie palą i będą palić węgiel. Natomiast nasze ciepłownie miejskie, lokalne, regionalne będą paliły węgiel, tylko że system filtrów, system ekologicznego paliwa odświadczonego, wysokowartościowego powoduje, że nie ma zanieczyszczenia powietrza. Czyli to jest jeden z filarów pójść w rozwój ciepłowniczej sieci i dostarczania ciepłej wody w Krakowie i w wielu gminach małopolskich. W przeciwnym razie wiele gmin małopolskich uzdrowisk straci status uzdrowisk. Proszę Państwa, nasz budżet, my z budżetu będziemy wspierać Państwa i wszystkich potrzebujących, tylko że budżet samorządu województwa małopolskiego jest 3 razy mniejszy od budżetu miasta Krakowa. Macie Państwo 3,5 miliarda złotych, prawie więcej, my 1,2 miliarda. W związku z tym na pewno łatwiej zrobić oszczędności i przerzucać mniej ważnych celów na ten strategiczny, priorytetowy cel. Na pewno warto również i własne pieniądze, i Wasze, i nasze przerzucić. Jestem za tym, żebyście Wy i my, żebyśmy to zrobili. Ważni radni miasta Krakowa, przewodniczący Bogusław Kośmider, czy Grzegorz Stawowy, dzisiaj w gazetach to czytam, czy wcześniej były takie wypowiedzi, proponują aktywne włączenie się samorządu Krakowa w walkę z zanieczyszczeniem powietrza przez antysmogowy plan przyspieszenia z likwidacją w ciągu 5 lat 15 tysięcy palenic węglowych, a więc połowy palenic. Nasz program przewiduje 10-letni. Ja się opowiadałem kilka razy publicznie, żeby skrócić cały program likwidacji wszystkich palenic węglowych do 5 lat. W związku z tym zróbmy to 2 razy szybciej. Ale za 3 miliony złotych ten proces będzie trwał raz, zdaje się, 80, może 60. Natomiast trzeba na pytanie, co trzeba robić, na pewno trzeba mieć program, ale pieniądze. Głodzie mówi kasa. W tej sytuacji kasa musi być 10-krotnie większa, to 30 milionów złotych, a właściwie 20-krotnie, żeby w ciągu 5 lat ten problem próbować rozwiązać, jeśli idzie o własne środki. Zachęcam do korzystania z funduszy unijnych. Pan przewodniczący Kośmider w ubiegły czwartek zorganizował forum ekologiczne
również włączyłem się w to spotkanie i zachęcam sam do przyspieszenia działań, bo musimy uznać rzecz za niezwykle ważną dla mieszkańców Krakowa. Proszę Państwa, w tej rezolucji 10-punktowej w istocie są takie kwestie jak, żeby przypomnieć tylko te najważniejsze. Z jednej strony to jest, proponuję, żebyśmy do wspólnej strategii Małopolska-Śląsk wpisali tę sprawę. Za dobry miesiąc powinniśmy mieć wspólną sesję Sejmiku Małopolskiego i Śląskiego na Wawelu i tą rezolucją, którą radni prawie jednogłośnie wczoraj poparli, ten temat chcemy uczynić wspólnym dla Małopolski i Śląska. To byłby problem 8 milionów mieszkańców. Śląsk jest zdegradowany w zakresie ochrony środowiska. W związku z tym powinniśmy mieć i sojusznika tamże. Stamtąd część zanieczyszczeń napływa ze względu na róże wiatrów do Małopolski, do Krakowa. 70% wiatrów to wiatry zachodnie. W związku z tym kilka razy w styczniu Chorzów i parę innych miast śląskich wygrywało niestety w tym rankingu z Krakowem, w tym złym rankingu, bo miały nawet dwa razy większe zanieczyszczenie pyłem zawieszonym aniżeli Kraków. W związku z tym to się musi gdzieś też przemieszczać. Druga kwestia, którą proponowałem w tej rezolucji i wprowadzimy ją do wspólnej strategii Małopolska-Śląsk do 2020 roku. Lepiej razem robić to z sąsiadami, podobnie jak z miastem Krakowem. To jest apel do rządu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz o skierowanie dużych funduszy Unii Europejskiej. Sami nie poradzimy z tak wielkim problemem. Musimy wywrzeć presję, żeby fundusze centralne zostały na ten cel przeznaczone. Kolejna kwestia. Jestem przewodniczącym konwentu przewodniczących sejmików województw RP. I w ubiegłą środę w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej przeprowadziłem na mój wniosek projekt rezolucji, który wszyscy przewodniczący poparli, konieczność znowelizowania 50 aktów prawnych, które Państwu przedłożyłem, żebyście wiedzieli, o co powinniśmy również z parlamentarzystami walczyć, o zmiany których aktów prawnych, które nam pomogą rozwiązać ten problem w Krakowie, w Małopolsce, w Polsce. Kolejna kwestia. Unia Europejska przewiduje w czasie OMB z jesienią, jednoznaczny sygnał był. Ponad 50% z funduszy przeznaczonych na inwestycje będzie przeznaczonych teraz na niskoemisyjny transport. A więc oczywiście mniej na drogi autostrady, dużo więcej na kole, na szynowy transport. W związku z tym jest wielka okazja, żebyśmy w tych tematach, w tych sprawach spali naszą kolej. Domagali się tego. Robi to Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich w wezwaniach, rezolucjach, w konferencjach. Proszę Państwa, powinniśmy do 2020 roku uzyskać inwestycje za 2 miliardy złotych, która umożliwi utworzenie szybkiej kolei aglomeracyjnej i 6 linii kolejowych przebiegających przez Kraków we wszystkich kierunkach. Za przyszłym roku 35 minut dojazd z Sarnowa do Krakowa powinno być w przyszłości również do Katowic. To będzie konkurencyjny rozwój transportu. Na terenie Krakowa 120 km linii kolejowych więcej chyba, Tadeusz, niż linii tramwajowych. W związku z tym w tej sytuacji wykorzystajmy to i 350 km linii kolejowych, które są wokół Krakowa. W państwach rozwiniętych, rozkręconych w zachodniej Europy, proszę Państwa, szybka kolej aglomeracyjna jest częścią metra zintegrowaną z transportem wewnątrzmiejskim. Jeśli pociągi będą jeździły co 20-30 minut, wówczas będzie konkurencyjne to i dopełniające dla reszty komunikacji. 150 tysięcy samochodów jeżdża dziennie do Krakowa. 700 tysięcy przemieszcza się po Krakowie. To jest kolejna część niskiej emisji. My do przyszłego roku 30 zestawów, każdy na 700 osób nowoczesnych szkołusów zakupujemy. Jest już większość z nich zakupiona. Powinniśmy w tej sprawie skorzystać z tego, żeby kolej bez wydawania złotówki przez nas, może po niewielkie miliony na przystanki, ze 40 przystanków w Krakowie, ze 40 wokół Krakowa, to są relatywnie groszowe inwestycje, jeśli trzeba na tę dodatkową parę torów, 2 miliardy złotych w Krakowie. Wpisano to wstępnie do programów. Rząd w ubiegłym tygodniu, proszę Państwa, dobra wiadomość, wpisał kolej przez Piekiełko, Nowy Sącz,
do Zakopanego, Buszyny, dalej na południe Europy za około 6 miliardów złotych. Podobnie jest 7, która i w Krakowie powinna rozwiązać problem i w kierunku Zakopanego. Również rzecz o wartości kilku miliardów złotych. To jest ważna dziedzina również odciążenia Krakowa, odciążenia Małopolski od smogu. Proszę Państwa, również w tej sytuacji naszym tematem jest wezwanie o finansowanie źródeł odnawialnych źródeł energii, uchwalenie przez wszystkie gminy programów gminy ochrony powietrza, programów do ochrony cieków, paliwa gazowe i tak dalej. W związku z tym to jest rzecz o dużym znaczeniu. Inne kwestie, dam przykłady, na przykład realizacji przy naszym wsparciu. Uniwersytet Gdański przygotował wniosek o dofinansowanie 20 milionami złotych całego systemu środków energii odnawialnej w kampusie uniwersyteckim i kampus po zrealizowaniu tego programu będzie samowystarczalny, będzie miał nadwyżkę energii. W związku z tym będzie również ważna część miasta będzie wyłączona dzięki działaniom Uniwersytetu i naszych funduszy z zagrożenia nowego źródła zanieczyszczenia miasta. PGK i Uniwersytet Ekonomiczny taki program realizują za 2 miliony złotych. Wysoka Rado, tam może kilka przykładów inwestycji, które zostały zrealizowane w latach ostatnich przez wsparcie naszych funduszy Unii Europejskiej. Tunel pod drogę Powiat-Katynia, prawie 17 milionów złotych. Ciąg ulic Dominikańska, Franciszkańska z torowiskiem tramwajowym, ponad 11 milionów złotych. Przebudowa alei 29 listopada z wydzieleniem pasów dla komunikacji zbiorowej, ponad 18 milionów. Przebudowa ulicy Konopnickiej z buspasami, ponad 9 milionów złotych. Prawie 20 milionów złotych. Witla Starowiczna z linią tramwajową z węzłem Poczta Główna. Budowa estakady w ciągu ulicy Obochowskiej, Powstańcy Wielkopolskich, ponad 23 miliony. Zakupy kolejnego taboru autobusowego zmniejszone miejsce zanieczyszczeń, ponad 7 milionów złotych, łącznie ponad 105 milionów złotych, tylko w tym zakresie. Ale system Parier Drive, Targów, Przewinia, Krzeszowice, Bochnia, są zrealizowane około 1500 parking nowych koło swoich dworców kolejowych po to, żeby ten system Parking Drive rozbudowywać. Przy wsparciu 33 milionów złotych złożyć takie wnioski w tej sytuacji. Zachęcam, bo jeszcze w tym roku można składać wnioski na 12 milionów złotych, jeśli chodzi o solary, o różne rodzaje instalacje elektryczne, energooszczędnego jest. Proszę Państwa, macie Państwo wyrazy mapki załączone z rezolucji, pokazałem Rady Sejmiku Województwa Małopolskiego, Rady Województwa Małopolskiego. Będą papiery, mamy przegrożone w Krakowie nowe 10 razy, często Krakowskuczy środek, w całej Polsce jest przekroczenie norm. Natomiast Kraków jest rekordowe. Podobnie jeśli idzie o pył, pył zawieszony, PM10, PM2,5, 90 dni. Jakby ktoś myślał, że uzdrowiska, do których przyjeżdżają nasze dzieci z całej Polski, są miejscem leczenia drugotlenowych, to by się mylił. Ale ludzie w Polsce się coraz mniej mylą już w tej sprawie, bo ostatnio wiceburmistrz Radzki informował, że po prostu na drugi turnus zrezygnowano z paru ośrodków w Radce, nie tylko w Radce, również w innych tak zwanych uzdrowiskach, bo tak trzeba chyba nazwać, tak zwanych uzdrowiskach, których przecież relatywnie mamy najwięcej w Polsce. Również 10 milionów turystów, pielgrzymów, którzy przyjeżdżają do Krakowa, Małopolski, w tej sprawie się zniechęci. Miejmy tę sprawę na uwadze jako jeden z elementów zachęcających do tego, żeby podjąć zdecydowane działania, wspólna nasza odpowiedzialność. Jeśli Państwo ze swojego budżetu przeznaczycie paręset milionów złotych funduszy własnej, to będzie to i tak spora kropla potrzeb. A jeśli będą osłony społeczne, o których mówił Pan Marszałek Kozak, w tej sytuacji będzie w tej sprawie trzeba kilka miliardów złotych. 10 miliardów złotych, jeśli chcemy na zimowe czysto olimpijskie przygotować, żeby one były u nas zorganizowane, oprócz ochrony naszych mieszkańców,
oraz wszystkich turystów, którzy przyjeżdżają, to jest bardzo, bardzo mało, żeby przeznaczyć w szerokim tego słowa znaczeniu na niską emisję transportową, komunikacyjną, na wsparcie przy okazji inwestycji szynowych, na działania szersze, wielopłaszczyznowe, w tym wsparcie MPF-u. To dopiero jest zestaw problemów wspólnych dla Państwa, przede wszystkim każdej gminy, a dla nas do wspomożenia. Musi być walka nasza wspólna, miasta, województwa, Śląska, po to, żeby zmienić algorytm, w ramach którego małe pieniądze dostaniemy z tych kilkuset milionów złotych na poprawę powietrza. Musimy po prostu jednym frontem, nie przeciwko sobie, ale razem, wspólnie, i od nas tylko możecie Państwo uzyskać pomoc. Pomoc, która będzie zmierzała do tego, żeby te problemy rozwiązać. Ale na Was, na prezydencie miasta Krakowa, na Radzie Miasta, przygotowaniu wniosków budżetowych, nowelizacji w gminie, spoczywa główny ciężar przygotowania własnego programu. Do nas jest tylko pytanie o to, czy wprowadzimy to, o to, co napisał, o co napisał prezydent Nagrodzki. Zakaz palenia węgla. Węgla w paleniskach. Pan marszałek w piśmie w upoważnieniach w imieniu zarządu, marszałka Sowy, zwrócił się w tej sprawie, bo zarząd województwa małopolskiego żadnego projektu nie zasygnalizował, bo dopiero co świeżo dostał pismo od prezydenta. To trafiło do mnie po kilku dniach. Natychmiast je przekazałem wszystkim radnym. Gdybyście Państwo chcieli, mogliśmy w poniedziałek o tym dyskutować. Najlepsza forma i metoda plus szereg spotkań. Proponuję rozważne wspólne posiedzenia kierownic sejmiku. Prezydent Nagrodzki nie rozmawia z marszałkiem Sową. Nie przygotuje odpowiedni projekt i nie przez media, nie przez Facebooki. Komisje Ochrony Środowiska nasze pomogę, deklaruję, zorganizujmy wspólnie, panie przewodniczący, posiedzenia naszego obu komisji. Bo główny problem leży w Krakowie. Strategiczny dla Krakowa, dla Małopolski. Zorganizujmy wspólne spotkania przewodniczących wszystkich komisji. Organizuję to w krótkim czasie. Wspólne spotkanie przewodniczących wszystkich komisji sejmiku małopolskiego i śląskiego. Była u nas komisja współpraca w ubiegłym przed dwoma, trzema tygodniami z Komisja Rozwoju i Współpracy z sejmiku zaproszona śląskiego do nas, żebyśmy o tych problemach wspólnie mówili, wspólnie rozmawiać, wspólnie programować, wspólnie walczyć na zewnątrz, wspomagać się wewnątrz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Bardzo proszę o zabranie głosu pana z prezentacji, pana Cieśka. Bardzo proszę. Pan Paweł Cieśka. Paweł Cieśka. Pan wojewoda Talerza w tym wypadku. Proszę Państwa, właściwie po tych wystąpieniach, a przede wszystkim po wystąpieniu pana przewodniczącego Warczyka, który mogę powiedzieć w cudzysłowie doniósł, a w znaczeniu ukradł całe przemówienie, właśnie nie wiem, co mam powiedzieć. Proszę Państwa, ja troszeczkę usystematyzuję i powiem troszeczkę z innej beczki. Zacznijmy od tego, że fakt jest faktem, że to, że mamy najgorsze, jedno z najgorszych na południu Polski jakości powietrza, to jest wina Pawła Ciećko, bo tak wszyscy mówią, przez to, że mamy najlepszy monitoring jakości powietrza w Polsce. Mamy najnowocześniejszy system do monitorowania powietrza i stacje są wyposażone, dają go nowocześniejszy sprzęt. Dzięki oczywiście temu, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Małgosia Rudałowa dają nam na to pieniądze, bo bez tych pieniędzy monitoringu w Małopolsce by zwyczajnie nie było. Skarb Państwa dokłada się naprawdę w niewielkiej
niewielkiej ilości. Pan wojewoda nie ma w swoim budżecie środków na monitoring. Musimy poszukać tych środków na to. Proszę Państwa, 23 stacje po prawie Karoliny, 12 stacji automatycznych, bo mamy nową. Chcemy poszerzyć jeszcze monitoring w Krakowie o kolejne dwie stacje, jeżeli uda się zdobyć środki finansowe, aby dokładniej zmonitorować całe miasto. Proszę Państwa, pierwszy slajd to emisja punktowa w województwie w 2010 roku. Ona daje interpolację na 2011 i 2012. To, co jest na ciemno, to nic innego, tylko przemysł. Tam mamy zgromadzony przemysł w Małopolsce i widać, że ten przemysł jest bardzo mocno zlokalizowany w Małopolsce północno-zachodniej. Przy czym pan przewodniczący Barczyk powiedział, Urząd Wiatru wskazuje, że 70% zanieczyszczeń, 70% wiatru mamy zachodnich. I za chwilę Państwu to udowodnię. Jestem przekonany, że Śląsk nam dorzuca co najmniej połowę tego zanieczyszczenia, które trafia do Małopolski, ponieważ nie jesteśmy najgorszym, nie mamy najgorszego zanieczyszczenia, nie dostarczamy do atmosfery tyle, ile by się wydawało, ile odnotowujemy na naszych stacjach. Musi się dokładać do tego Śląsk, dlatego ta inicjatywa wspólnie podjęta ze Śląskiem jest jak najbardziej tego ceny. Zanieczyszczenia na terenie województwa, które wystąpiły, przekroczenia tych standardów powietrza. Ja się skupię na tych najważniejszych. Jeżeli weźmiemy przekroczenie rocznej wartości dopuszczalnej PM10 we wszystkich strefach w całej Małopolsce. Przekroczenie 24-godzinnego pyłu zawieszonego w całej Małopolsce. O tym mówiła również pani dyrektor Laszczak. Przekroczenie azotu. Z czego wynika przekroczenie enoiksów w aglomeracji krakowskiej? Bo tylko właściwie w aglomeracji krakowskiej mamy problem z enoiksami. A to dlatego, że przez Kraków w pewnych momentach w szczycie przejeżdża nawet 700 tysięcy samochodów. Więc nie może być inaczej, jak przekraczanie zanieczyszczenia gazowego w tym wypadku. A w lato, o czym nie było dziś jeszcze powiedziane, dochodzi przy pomocy zjawiska fotochemicznego powstaje nam ze związków azotu z rozpadu powstaje nam ozon, który niezwykle jeszcze mocno atakuje naszą skórę i nasze drogi oddechowe, ale o tym pewnie mogłabym najwięcej opowiadać pani radna Prokop, która właśnie się podnosi, ona jest pulmonologą. Proszę Państwa, stężenie pyłu PM10. Jak Państwo widzą, jest całej Małopolsce przekraczane. Przy czym chciałbym jeszcze powiedzieć o jednym, bo ta flashmobowa sytuacja, która się pojawiła, czyli ludzie się zebrali z czytelni na Facebooku i wyszli na ulicę Krakowa, korzystając z naszych danych, które są publikowane i uświeżane na serwerze co godzinę, podają najczęściej, nie podając, nie uściślając, czym zajmuje się dana stacja monitoringowa. Jeżeli podajemy pył zawieszony ze stacji komunikacyjnej, to troszeczkę jest to, wygląda inaczej, bo stacja Głowa dla miasta Krakowa jest na ulicy Bujaka, więc nie można tego przełożyć na całe miasto Kraków. Mamy trzy stacje w Krakowie, stację komunikacyjną i industrialną w Tucie i stację Głową dla całego miasta Krakowa, która nam podaje wyniki i to jest stacja z Bujaka. Mamy tylko dwa słupki, dlatego że ta stacja została przeniesiona z Krowodzy na Kutwany, ponieważ na Krowodzy nie spełniała już standardów unijnych ze względu na zabudowę. To jest kolejny problem Krakowa, czyli brak w tej chwili właściwie korytarzy do przewietrzania naszego miasta. Proszę Państwa, tendencja pyłu zawieszonego PM10 nie zmienia się od wielu, wielu lat. Ale ta tendencja też można powiedzieć jest zależna troszkę od Pana Boga. I to co widzą Państwo w 2001 roku to jest nic innego, tylko pomógł nam Pan Bóg. Mieliśmy całą masę wiatrów, można było, te zanieczyszczenia połowy przemieszczały się do górnych warstw atmosfery. No niestety można powiedzieć, pogoda się ustabilizowała na przestrzeni ostatnich lat i zanieczyszczenia połowy wiszą nad naszą aglomeracją krakowską, ale tak de facto wiszą nad całą Małopolską. Proszę Państwa, częstość przekraczania
24-godzinnego pyłu zawieszonego. Jak Państwo widzą, najgorzej wygląda to w stacji komunikacyjnej, co oznacza, że w głównych ciągach komunikacyjnych całej Małopolski, można powiedzieć, te przekroczenia istnieją, są ponad normatywne. Jeżeli to jest ponad 220 dni w roku, no to, a przez 100 dni praktycznie nad Małopolską nie wieje wiatr, no to proszę sobie wyobrazić, jakim fatalnym powietrzem oddychamy, będąc w ciągach komunikacyjnych. Siedząc w samochodach, mamy oczywiście filtry cząstek stałych, więc troszkę mniej tego odczuwamy, ale spacerując w głównych ciągach raczej proszę tego unikać. Powiem coś, co jest też niezwykle niepopularne. Chodzimy na spacery czasami z naszymi czworonogami, a tam na samym dole jest najgorzej. Jeżeli mamy wózek z dzieckiem, to też jest troszeczkę niżej niż my. Tam proszę oszczędzać się, jeśli chodzi o wychodzenie na spacery wśród głównych ciągów komunikacyjnych, wtedy, kiedy mamy ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego. Proszę zobaczyć, jak wygląda to na tle Polski, całej Polski, jeśli chodzi o Kraków, jeśli chodzi o Polskę Południową. Proszę Państwa, ten problem dotyczy całego pasa Polski Południowej, a nie tylko i wyłącznie dni samej Małopolski. Ja nie chcę mówić, że jest dobrze, bo jest źle, ale jeżeli nie będziemy mieli jednolitego programu narodowego dla Polski Południowej, to bardzo ciężko nam będzie wybrnąć z tej sytuacji. Pieniądze muszą się znaleźć w rządowym programie dla Polski Południowej, jeśli chodzi o walkę z pyłem zawieszonym, z niską emisją. Jeśli chodzi o poziom alarmowy, proszę Państwa, muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o informowanie społeczeństwa, mój wojewoda poprzez Centrum Zarządzania Kryzysowego to robi w tej chwili. Wypełniamy wszystkie wymogi aktów normatywnych, które zostały na nas założone. Ale proszę zobaczyć, częstość przekraczania to jest dość wysoka. Co dziwni, jeśli weźmiemy stację automatyczną pomiaru powietrza, tą komunikacyjną, oczywiście będzie najwięcej w Krakowie, ale jeżeli weźmiemy stację Kłowo w Kurzowicach, gdzie w mojej ocenie pali się wszystkim, co jest możliwe, bo to jest region, w którym są szklarnie, no to lepiej się nie przenosić poza miasto, chyba lepiej jednak w mieście można pozostać. Ale proszę zobaczyć, tak wyglądało to w ostatnich latach. Troszeczkę to wyginęło w dół, ale ten sezon grzewczy nie pozostawia nam wątpliwości. Jest źle. Proszę Państwa, tak wygląda częstość przekraczania progu informowania społeczeństwa poziomu alarmowego PM10 w grudniu tego roku w Polsce, jeśli chodzi o same epizody smogowe. Proszę Państwa, Kraków nie wygląda. Ja nie chcę usprawiedliwiać Państwu zdjęcie Krakowa oczywiście, ale na tle całej Polski proszę zobaczyć, jak wygląda aglomeracja śląska. Rybnik. Mamy prawie 800 dni programów, a stan alarmowy to jest 300 dni programów, czyli 800 dni programów razy 2 to jest 1600% normy. I to jest średnie stężenie w ciągu jednego dnia. Na Śląsku pojawiają się takie stężenia po 1200, po 1400% normy. To przemieszcza się wraz z wiatrem zachodnim na Małopolskę. Roczne stężenie pyłu PM10. Też mówiła Pani Karolina Raszczak, Pani Dyrektor, nie zmienia się, tendencja jest stała. Ten pył PM10, ten malutki, on jest w wielkości naszej czerwonej krwi. Jeżeli z pyłem PM10 główne drogi oddechowe są w stanie sobie w jakimś stopniu doradzić, pewnie Ania Kroko by o tym powiedziała, to z tą malutką już nie bardzo. Ona przenika bezpośrednio już przez nasze czerwone krwinki, a na otoczce tej małej drogi znajduje się to, co jest najgorsze, ten rakotwórczy węzeł alfa-fila. Wskaźnik średniego narażenia, jeśli chodzi o całą Polskę, nasza aglomeracja krakowska jest na piątym miejscu. Proszę Państwa, musimy sobie z tym poradzić. Ja myślę, że program, który przedstawia marszałek, który jest dopiero jeszcze w konsultacjach społecznych, jest określony do 2023 roku.
on jest bardzo optymistyczny. Żywię nadzieję, że bez bardziej radykalnych działań chyba się nie obejdzie. Proszę Państwa, tutaj widać wyraźnie, czym jest palone, jeśli chodzi o węzeł Alfa-Kiren. Jeżeli zwrócicie Państwo uwagę na Proszowice, to tam do pieców trafia wszystko, szczególnie plastik. Czyli potwierdza się, że ogrzewanie pod folią to nic innego, tylko można powiedzieć w dużej części samymi odpadami. Tak wygląda Małopolska, tak wygląda Kraków na tle Małopolski. Roczne stężenie jest również na zasadzie modelowania, więc to roczne stężenie wygląda tak, a nie inaczej. Trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, że benzo alfa piren występuje, przekroczenia benzo alfa pirenu występują najczęściej poza aglomeracją, w większej części poza aglomeracją krakowską. Ja wracając do Niemczech, ponad koroną. Wracając często w zimie do domu, widzę jak z tej nielegalnej produkcji butów, cholerny. Z niektórych kombinów księżycowej pięknej nocy widać zielony, czerwony, niebieski, każdego koloru dym, w zależności od tego, jaki kolor korkoframu jest użyty do cholery. To można powiedzieć tak, że nie chcę też jak gdyby dywagować na ten temat, ale w mojej ocenie często Państwo jak przyjeżdżają przez te nasze doliny, to w Krakowie jeszcze jest czym oddychać, ale już jak wyjedziemy poza miasto, to naprawdę nie ma naprawdę czym oddychać. Azot tylko i wyłącznie tam, gdzie są główne ciągi komunikacyjne. Proszę Państwa, jeżeli nie wyrzucimy komunikacji samochodowej, tej dużej części poza miasto, będziemy się borykać. Jeżeli nie będziemy budować parkingów poza miastem, będziemy mieli problemy. Jeżeli nie rozbudujemy, to co mówił Pan Przewodniczący Barczyk, nie rozbudujemy komunikacji miejskiej i nie zmusimy ludzi do żeby się przesiąść na komunikację miejską, będziemy mieli cały czas problemy z ponadnormatywnym przekroczeniem budynku azotu. Tego nie wiem, czy Pan Przewodniczący to powiedział. Proszę Państwa, Unia Europejska w styczniu tego roku pogroziła nam palce. Tak? Skończyły się derogatywy, skończyły się okresy przystosowawcze. Jeżeli w ciągu najbliższych lat nie wdrożymy planu radykalnej ochrony powietrza, Polsce grozi nawet 4 miliony euro dziennie kary z tytułu niedotrzymania standardów. 4 miliony będzie płacił polski rząd. Z siarką już nie mamy problemu, co może świadczyć również o tym, że zaczynamy używać coraz lepszej jakości węgla do palenia. I to widać na tendencji w Krakowie, że jeżeli się zmienia instalacje na nowe, to momentalnie spada poziom siarki w piecach. Jeżeli pani dyrektor Ewa Olszowska kiwa głową, Ewa, bardzo dziękuję Ci za doskonałą współpracę. To znaczy się, że przynoszą skutki wrażenia przynajmniej wymiany pieców w Krakowie, bo widać, że ta tendencja maleje. No i oczywiście, jeśli chodzi o certyfikowanie stref, no to ze względu na PM10-2,5 bez alfa-piren, no to cała Małopolska jest za czerwono, więc pani prezes Grubałowa będzie dopłacała do zielonych szkół przez to, że mamy taką, a nie inną Małopolskę. Tak, pani prezes. Żywię nadzieję, że pani zapłaci również za moje dziecko, jak pojedzie na drogę. Nie mamy problemów z elektrycznymi, tylko mamy w ciągach komunikacyjnych. Jeśli chodzi o metale ciężkie, nie ma też przekraczeń, jeśli chodzi o metale ciężkie. Tak? Proszę Państwa, ten problem dotyczy całej Polski. Jeśli chodzi o PM10 24-godzinne, to widać wyraźnie, to Polska będzie płacić karę. Nawet nad morzem, czego ja nie rozumiem, bo przecież tam jest bryza nocna i bryza dzienna, a w Szczecinie i Kruszalinie są przekroczenia. Nie rozumiem, dlaczego tam są przekroczenia pyłu zawieszonego. Chyba tak. Jeżeli chodzi o średnioroczne, no to pas Polski południowej. Jeżeli tutaj wprowadzimy rządowy program
to myślę, że z tym problemem sobie samorządy by szybciej poradziły. Jeśli chodzi o węzeł alfa-piren, to tylko na ścianie wschodniej nie ma przekraczania węzła alfa-pirenu, ale to tylko dlatego, że no na ścianie wschodniej nie ma również przymysłu. Proszę Państwa, ja jestem przewodnictwem małopolskim, kocham Kraków, bo to jest swój Kraków, nie da się zrobić krzywdy, ale niestety często jest tak, że mówię, że jest źle. Ale to dlatego, że jednym z głównych zadań, oprócz kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, Małopolski Wojewódzki Inspektor realizuje państwowy monitoring środowiska. A tak on wygląda, a takie są jego wyniki. Nie mówię o skutkach, tylko mówię o wynikach. Bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia przed Państwem w tej sali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystko Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Bardzo proszę o zabranie głosu. Panią Ewę Olszowską-Dern, dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska UMK. Bardzo proszę. Zgodnie z ustawową kompetencją i ustawowym przepisem prezydent miasta Krakowa ma obowiązek projekt tego programu zaopiniować. Taki projekt wpłynął do prezydenta z początkiem stycznia i zgodnie również z ustawowym obowiązkiem prezydent ma 30 dni na ustosunkowanie się do tego dokumentu. Projekt taki tej opinii będzie Państwu w tym momencie przedstawiony, natomiast oficjalny dokument, oficjalna opinia wyjdzie w terminie do 7 lutego. Jest to również nasz głos, głos prezydenta w odbywających się konsultacjach społecznych, w których ja jako przedstawiciel prezydenta uczestniczyłam w dniu 16 stycznia tego roku. Rozpocznę może od takich uwag o charakterze ogólnym dotyczącym przedłożonego projektu. Otóż naszym zdaniem projekt w swojej zawartości nie spełnia pewnych oczekiwań, które są wyznaczone w artykule 91 ustawy Prawo ochrony środowiska. To znaczy nie zakreśla nam perspektyw osiągnięcia w najbliższym czasie wymaganych poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu. Przyjęte w programie działania naprawcze przewidują możliwość osiągnięcia takich standardów dopiero w roku 2023, a mając na uwadze fakt upływu wyznaczonych przepisami unijnymi terminów oraz wiążących ze strony Unii kar za ich niedotrzymanie też upoważnia nas do takiego stwierdzenia. Pomimo nieskuteczności wcześniejszych programów naprawczych. Pierwszy program ochrony powietrza powstał w roku 2005. Został on w tym czasie sporządzony jeszcze przez wojewodę małopolskiego, a obecnie obowiązujący został uchwalony w roku 2009 przez marszałka województwa. I pomimo utrzymywania się od wielu lat stanu powietrza na podobnym poziomie,
przedstawiony projekt programu ochrony powietrza nie wprowadza żadnych konkretnych, nowych rozwiązań, które no, mogłyby dać nadzieję czy szansę na to, że w tych latach, przynajmniej do tego roku 2020, ten stan powietrza ulegnie poprawie. W związku z powyższym takie stanowisko zostanie zaprezentowane, stanowisko dotyczące właśnie programu ochrony powietrza, który naszym zdaniem właśnie tych ustawowych obowiązków nie spełnia. To tyle tytułem wstępu i ogólnych uwag. W tym momencie chciałam Państwu przedstawić działania, jakie miasto Kraków, prezydent wraz ze swoimi jednostkami, spółkami miejskimi prowadzi. I zadania te w części oczywiście były uwzględnione w tych wcześniejszych programach, natomiast wiele z tych zadań miało taki charakter innowacyjny i były wprowadzane z inicjatywy miasta. I tak tutaj zacznę od prowadzonego od 1995 roku programu dofinansowania dla mieszkańców Krakowa zmiany sposobu ogrzewania. Jest to program, który no, przyniósł efekty może nie najwyższe, ale dosyć znaczące. W tym czasie zlikwidowaliśmy 20 tysięcy wieców oraz około 350 większych kotłowni. Zainstalowane również zostały odnawialne źródła energii w ilości 290. Realizacja tego programu została, jak Państwo doskonale wiecie, przerwana dosyć gwałtownie na 2 lata. W roku 2010 i 2011 niestety nie mogliśmy prowadzić tych dofinansowań, nie mogliśmy udzielać dotacji z uwagi na to, że ustawowo zostały zlikwidowane gminne fundusze ochrony środowiska. Dopiero w roku poprzednim rozpoczęliśmy powtórnie prowadzenie tego programu. W roku bieżącym na ten cel została zarezerwowana kwota 2 800 000. Są to środki pochodzące z budżetu miasta, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Również będziemy się starali o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Liczymy, że będzie to kwota około 1 miliona złotych. A niezależnie od tego, do tych środków, które posiadamy i są zabezpieczone, będą również dokładane, że tak wyrażę, środki beneficjentów sygnatariuszy porozumienia, które zostało zawarte w maju tego roku, ubiegłego roku. To porozumienie zostało zawarte wspólnie z Województwem Małopolskim, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dostawcami energii cieplnej, dostawcami energii elektrycznej oraz gazu. Głównym celem zawartego porozumienia oraz uchwalonego programu ograniczania niskiej emisji jest doprowadzenie do tego, aby zmiana sposobu ogrzewania przez mieszkańców była sfinansowana prawie w 100%. I tak ze swojej strony chciałam tutaj też powiedzieć, że na przykład poza kwotą, która jest uznawana z budżetu miasta Krakowa, w przypadku, kiedy mieszkaniec będzie ogrzewany na gazowe, gazownia proponuje dofinansowanie instalacji grzewczej w kwocie 500 zł. Miejskie przedsiębiorstwo energii elektryki cieplnej wykonuje na własny koszt dokumentację techniczną, przygotowuje i realizuje, przyłącza węzła cieplnego oraz instalację odbiorczą centralnego ogrzewania. Poza tym również sygnatariusze pozostali, tak jak Elektrociepłownia Kraków, obecnie EDF Kraków, dofinansowuje zmianę sposobu ogrzewania w wysokości 275 zł za 1 kW mocy projektowanej instalacji, natomiast 250 zł za 1 kW
przypadku instalacji ciepłej wody użytkowej. W przypadku Tauronu, który również uczestniczy w porozumieniu, jest jednym z sygnatariuszy, udziela on rabatu na zakup urządzeń grzewczych do 1000 zł na jednym piecu o mocy 2 kW oraz dodatkowo proponuje transport, montaż, modernizację sieci wewnętrznych na preferencyjnych warunkach. To są te główne jakby założenia związane z zawarciem porozumieniem oraz przyznawaniem dotacji dla mieszkańców z budżetu miasta Krakowa. Ponadto od roku 2009 prowadzimy kontrolę palenisk domowych. Dotyczą one, te kontrole dotyczą spalania odpadów w piecach i w tym sezonie poprzednim przeprowadziliśmy ponad 1300 takich kontroli, czyli około 200 miesięcznie. Biorąc pod uwagę to, że prowadzone są one w tak zwanym sezonie grzewczym. Ponadto przystąpiliśmy do inwentaryzacji czynnych pieców na paliwo stałe na terenie miasta Krakowa i w zeszłym roku przeprowadziliśmy taką pilotażową inwentaryzację na małym odcinku ścisłego centrum i ta inwentaryzacja pokazała nam, że kwestia ilości palenisk węglowych, czyli tych pieców węglowych na terenie miasta Krakowa, czy próba określania tej ilości, to jest takie wydarzenie w sposób, można powiedzieć. Ta inwentaryzacja nam wykazała, że pierwotnie ze zinwentaryzowanych prawie 500 pieców okazało się, że czynnych jest niewiele ponad 160. Także dlatego tak istotna jest inwentaryzacja, którą zamierzamy przeprowadzić w tym roku. Być może, że nie obejmie ona całego miasta, bo jak widzimy, szacunki są bardzo nieprecyzyjne. Jeśli chodzi o samą spółkę LPEC, również prowadzi ona w ramach swoich działań działania związane właśnie z ograniczeniem niskiej emisji poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej, poprzez realizację programu Zmień System Ogrzewania. W latach od roku 2008 do 2012 podłączono do miejskiej sieci 121 obiektów, w tym 45, których zlikwidowano kotłownie węglowe i 76 obiektów, które zlikwidowano piece węglowe. W latach 2010-2007 podłączono do miejskiej sieci cieplnej 412 obiektów ogrzewanych węglowo. Także efekty tutaj też są bardzo znaczne i istotne, a niezależnie od tego miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej rozbudowuje swoją sieć, wciąż podłącza nowych odbiorców, również przeprowadza modernizację sieci istniejących. Tutaj na slajdzie te liczby są pokazane, więc Państwo możecie tutaj to zaobserwować. Poza tym efekt ekologiczny działań, które są prowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w zakresie ograniczenia niskiej emisji, jest również wspierany przedsięwzięciami głównych dostawców ciepła, to znaczy elektrociepłowni EDF Kraków oraz elektrowni Skawina. W okresie porównawczym do lat 2000-2007 elektrociepłownia na przykład EDF Kraków w roku 2011 wprowadziła o prawie 3 razy mniej pyłu i ponad 2 razy mniej dwutlenku siarki. Nastąpił również znaczący spadek emisji tlenków azotu. Również elektrownia Skawina w okresie porównawczym obniżyła ponad 5-krotnie emisję dwutlenku siarki, ponad 6-krotnie emisję pyłu i prawie 2-krotnie emisję tlenku azotu. Prowadzimy również kampanie edukacyjne. Na pozór może jest to zadanie, można by pomyśleć, banalne, ale muszę powiedzieć, że cieszą się one bardzo wielką popularnością wśród mieszkańców i odnoszą swoje oczekiwane efekty. Szczególnie jeśli chodzi o powietrze, o ochronę powietrza, to tutaj bardzo znaczącą wydarzeniem jest tydzień zrównoważonego transportu,
który organizowany jest już w Polsce, w Krakowie od 11 lat, natomiast dzień bez samochodu już obchodzimy 13 raz był obchodzony w Krakowie. Dla nowych inwestycji wprowadzamy ograniczenia w stosowaniu paliw stałych. Dla nowych inwestycji, które wymagają bądź uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wprowadzane bądź pozwolenia na budowę, wprowadzane są zapisy, które ograniczają stosowanie paliw stałych, zalecamy stosowanie paliw proekologicznych czy odnawialnych źródeł energii. Podobne zapisy są wprowadzane również do planów zagospodarowania przestrzennego. I są te zapisy w obowiązujących planach realizowane. Dla wszystkie obiekty gminy, wszystkie gminne obiekty użyteczności publicznej, co jest też bardzo ważne i niebagatelne, mają zapewnione ogrzewanie ekologiczne. Jest to ogrzewanie bądź poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej bądź gazowe. W latach 2004-2007, korzystając ze wsparcia Banku Światowego, zostały przeprowadzone termomodernizacje w budynkach oświatowych. W dalszych latach planuje się przeprowadzenie jeszcze około modernizacji dla około 300 takich budynków. Prowadzimy również działania związane z ograniczeniem emisji komunikacyjnych poprzez rozbudowę linii tramwajowych. Priorytet tutaj oczywiście dla krakowskiego szybkiego tramwaju, budowę ścieżek rowerowych, remonty, przebudowy ulic, sterowanie ruchem, pierwszeństwo dla komunikacji miejskiej, wymiana miejskiego taboru autobusowego na spełniające europejskie normy spalin. I tutaj na przykład Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne prowadzi systematyczną wymianę taboru autobusowego na pojazdy przyjazne środowisku. W roku 2012 zakupiono 30 autobusów spełniających najwyższe normy jakości paliwa, czyli normę EEF. Aktualnie realizowany jest wieloletni kontrakt zakupu 100 autobusów, z którego w tym roku zostanie odebranych 29 sztuk, a w przyszłym 28 pojazdów. Wszystkie nowe autobusy będą spełniały najwyższe normy spalin, a ich dostawa spowoduje wycofanie z inwentarza części pojazdów spełniających najniższe normy emisji spalin, czyli Euro 1 i 2. W najbliższych latach planowany jest również zakup 10 sztuk autobusów o napędzie elektrycznym. Wymianę taboru autobusowego samochodowego prowadzi również Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Pojazdy, które będą wykorzystywane przez to przedsiębiorstwo, będą spełniały normę Euro 5. Jeśli chodzi o zadania jeszcze inne związane z komunikacją, to tutaj na przykład na tej mapce przedstawiony jest wdrożenie obszarowego systemu sterowania ruchem. Pewne odcinki już tym obszarowym systemem są objęte na terenie Krakowa i będą wprowadzane również kolejne. O ścieżkach rowerowych już wspominałam, tutaj to mogę powiedzieć, że wybudowano 125 km. Planuje się oczywiście dalsze kilometry ścieżek rowerowych. Tutaj o tym już mówiłam, nie chcę się powtarzać. Jest również wprowadzony uchwałą Rady Miasta program obsługi parkingowej, który zawiera faktyczny obszar, jaki może być brany pod uwagę do tworzenia strefy płatnego parkowania. Wymieniłam te
wszystkie działania nie bez powrotu, ponieważ jakby w dalszej części uwag doszło do programu, chciałam zwrócić na uwagę na pewne fakty. Pomimo tych wszystkich działań, które były prowadzone, są prowadzone i będą prowadzone przez miasto Kraków, w dalszym ciągu badania prowadzone przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wykazują, że stężenie substancji zanieczyszczających powietrze od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. No, podobno może i dzięki tym naszym działaniom stan powietrza utrzymuje się na podobnym poziomie. Być może byłoby jeszcze gorzej, gdyby nie te wszystkie działania, które były prowadzone. Jednak z uwagi na to, że stan powietrza jest niezadowalający, zdaniem naszym należy wprowadzić pewne działania bardziej radykalne. Jednym z takich działań jest właśnie działanie uwzględniające wykorzystanie artykułu 96 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz działania związane z doszacowaniem wpływu lokalnego przemysłu na stan jakości powietrza. W programach poprzednich, również tym dotychczasowym, cały ciężar problemu niskiej emisji przenoszony jest na prezydenta, który realizuje program ograniczenia niskiej emisji z pominięciem podmiotów gospodarczych. Miasto oczywiście ze swojej strony w dalszym ciągu będzie zachęcało i wspierało mieszkańców poprzez kampanię edukacyjną i dofinansowanie likwidacji palenisk. Jednak te zadania, jak widać, są w dalszym ciągu niewystarczające. Dlatego uważamy, że należy skorzystać z artykułu 96, stąd pan prezydent wystosował pismo do pana marszałka, aby rozważył tę możliwość. Również w programie ochrony powietrza, który obecnie jest opiniowany przez prezydenta, kwestia artykułu 96 została potraktowana dosyć pobieżnie. Zacytuję tutaj fragment właśnie zapisu z projektu programu. Rozważano możliwość wprowadzenia ograniczeń w zakresie jakości paliw dopuszczonych do obrotu w strefie na podstawie artykułu 96 ustawy Prawo ochrony środowiska, ale ze względów społecznych i praktycznych możliwości realizacji takich ograniczeń, możliwości takich ograniczeń nie proponuje się. Naszym zdaniem artykuł 96, który brzmi, że Sejm Województwa w drodze uchwały w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki określić może na terenie województwa bądź jego części rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania, a także sposób realizacji i kontroli tego obowiązku. Także panie marszałku, to pan powinien ten sposób określić, a nie prezydent. To jest jedna kwestia. Następna sprawa związana z szacowaniem źródeł emisji, jeśli chodzi o udział emisji w powietrzu. W obecnym programie poszczególne udziały źródeł zanieczyszczeń kształtują się w następujący sposób. Komunikacja to jest 16%, przemysł 23%. Niska emisja około 43%. W nawiasie pokazaliśmy tutaj Państwu, jak te procenty przedstawiały się w roku 2009, czyli nie tak dawno. I z tych analiz wynika, że jeśli chodzi o emisję komunikacyjną, to 40%, jakie były w roku 2009, w tym momencie jest procent 16, czyli spadła emisja dotycząca udziału komunikacji, jeśli chodzi o stan jakości powietrza. Przemysł 2,3% w roku 2009, w tym momencie
udział przemysłu wzrósł do 23%. I wreszcie niska emisja z prawie 58% w roku 2009 obecnie jest ona szacowana na 43%. Czyli co? Widzicie Państwo, zmiany są bardzo duże i bardzo istotne. Pozwalają one nam wysnuć wniosek, że skoro w komunikacji jest taki spadek, w niskiej emisji też istotny spadek, to znaczy, że nasze działania, działania prezydenta, jego służb i jednostek przyniosły efekt. Bo te działania, czyli komunikacji niskiej emisji, były właśnie przypisane prezydentowi miasta. Z dalszej analizy dokumentu oraz podanych danych wynikają również zmiany dotyczące emisji pyłu, jeśli chodzi o ilości ton na rok. Ja może nie będę Państwu tego cytować, ale są obszary, są znaczne spadki, na przykład zapomniałam, że mam wskaźnik. Spadki na przykład w źródłach liniowych, są spadki w źródłach punktowych, jest akurat tutaj wzrost, w źródłach punktowych, czyli przemyśle. Jeśli chodzi o źródła powierzchniowe, również tutaj obserwuje się wzrost, jeśli chodzi o ilości emisji pyłów w tonach na rok. Chciałam tutaj w związku z tym zwrócić tę uwagę na pewien fakt. Z uwagi na tak kształtujące się w tym momencie procentowe udziały zanieczyszczeń w tym nowym programie, który obecnie jest opiniowany, zwracamy uwagę, że pominięty został, można powiedzieć, praktycznie w całości aspekt znaczącego w stosunku również i do innych miast i powiatów objętych programem udział emisji przemysłowej. W rozkładzie udziału poszczególnych grup źródeł emisji w stężeniach pyłu wykazano, że w Krakowie, tylko w Krakowie, przemysł ma większy wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza niż komunikacja miejska. I pomimo tak istotnych zmian w wielkościach zinwentaryzowanych emisji nie ma konkretnych działań związanych właśnie z redukcją emisji przemysłowych, jaki ten program mógłby zaproponować. Dlatego oczekujemy zamieszczenia w programie zarówno wyjaśnień, jak i komentarzy dotyczących wyżej wymienionych danych. Być może są to może wyniki jakichś błędnych modelowań, obliczeń czy kalkulacji, nie wiemy tego. Dlatego bardzo prosimy o wyjaśnienia, ponieważ te dane, które w tym momencie tutaj na slajdzie są przedstawiane, one w znacznym stopniu po prostu powinny być odzwierciedlone w samym programie przede wszystkim działania. Teraz chciałam może powiedzieć o drugim ważnym aspekcie związanym z monitoringiem i części projektu programu, która jest właśnie poświęcona monitoringowi. Część opisowa, część projektu dotycząca monitoringu przedstawia się w następujący sposób, że Kraków porównywany jest do innych miast w województwie małopolskim i nawet w Polsce, można powiedzieć, w oparciu o wartości stężeń średniorocznych pomierzonych na stacji komunikacyjnej. Już z wystąpienia pana inspektora wojewódzkiego i z danych, które tutaj prezentuję w tym momencie na tym slajdzie, widać, że stacja przy ulicy Alei Krasińskiego, ta typowo komunikacyjna, ta zaznaczona na niebiesko, proszę zobaczyć, jak odbiega od wyników pomiarów rejestrowanych na innych stacjach. Na stacji przy ulicy Bujaka, to jest to szare prostokątne, która w roku 2010-2011 pokazuje nam takie wyniki, czy te inne pozostałe
przy ulicy Bulwarowej, czy jeszcze wtedy w latach wcześniejszych istniejąca przy ulicy Trąbińskiej. Uważamy, że porównywanie Krakowa do innych miast na bazie tej stacji z Alei Krasińskiego jest tendencyjne i niesprawiedliwe. I dlatego uważamy, że no, należy to zweryfikować. Jakby podkreślenia jeszcze tego, o czym w tym momencie mówię, chciałam Państwu tutaj przedstawić taką przykładową tabelę, która jest również zamieszczona w programie, w tym projekcie programu. I tutaj wyraźnie widać, na pierwszym miejscu jest stacja z Alei Krasińskiego. Pod drugą czcionką są pokazane wartości. Na poniższe tutaj w wierszach są stacje innych miast. I proszę zwrócić uwagę, gdybyśmy pominęli Aleję Krasińskiego, ja mówię tylko na analiz porównawczy, to pozostałe stacje krakowskie i w innych miastach wykazują nawet większe stany zanieczyszczenia pyłem niż w samym Krakowie. Te miejsca przeznaczone na czerwono są takimi rażącymi przykładami tego. Także bardzo byśmy prosili i wnioskujemy o to, aby stacja przy Alei Krasińskiego nie była brana pod uwagę. Jeśli porównujemy ze stacjami pomiarowymi w innych miastach, gdzie bada się tło, w Krakowie też jest taka stacja, gdzie jest mierzone tło. I te stacje powinny być porównywane i dadzą one rzetelny i wiarygodny obraz tego, jak zanieczyszczenia w Krakowie się kształtują. Zwłaszcza, że tak jak Państwo widzicie, gdybyśmy przeanalizowali chociażby tą tabelę, to o wiele większe zanieczyszczenia znajdowały się na przykład w Zabrzu, Wodzisławiu, Rybniku, Katowicach, Gliwicach, Dąbrowie Górniczej. Mają one jeszcze wyższe stężenia pyłu niż w Krakowie. A jeśli chodzi o na miasta tutaj z województwa małopolskiego, Skalina, Zakopane, Mabychów, Kałański, Proszowice, również miały gorsze stany zanieczyszczenia pyłem niż Kraków. To tyle, jeśli chodzi o stację. Ja jeszcze tutaj chciałam tak dla porównania, to już jest taka informacja, która nie będzie umieszczona w naszej opinii, to tylko tak dla Państwa wiadomości chciałam pokazać. Tu mamy przykładowe pomiary, wyniki pomiarów raportu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za miesiąc październik ze stacji tej tłowej, czyli umieszczonej w Krakowie na Kurwanowie. Proszę zwrócić uwagę na pył zawieszony, czyli tutaj ten fragment. Zaczyna się sezon trzeci. Pył zaczyna wzrastać. Natomiast proszę popatrzeć na pozostałe wskaźniki dotyczące tlenku siarki, tlenku azotu, tlenku węgla, ozonu. Wszystko to jest na ten kolor taki niebieski, jasno i ciemniejszy, to są wartości poniżej 50% normy. Następny przykład jest grudzień 2012. Wszystkie pozostałe wskaźniki, o których mówiłam tutaj, tlenek siarki, tlenek azotu, tlenek azotu, tlenki azotu, są normy. Pył zawieszony jest grudzień, pełne sezony. To są dane, które są dostępne na stronach Urzędu Wojewódzkiego
udowadniasz, że to nie przemysł w Krakowie jest dostarczycielem gruntu zawieszonego. Sami wszyscy Państwo czytą, to dostarcza z krajów. Tak, dlatego... Przemysł ci nie mieszkało. Proszę. Dlatego, ponieważ ja na poprzednich slajdach analizowałam udziały procentowe poszczególnych źródeł zanieczyszczenia i one wypadły w taki sposób, że nagle wzrósł przemysł, spadła komunikacja, spadła niska emisja, dlatego prosimy o wyjaśnienie tego metodykę na jakiej podstawie tak się stało, bo bardzo nas to zaskoczyło, szczerze mówiąc. Następne to było tylko tak w ramach, można powiedzieć tak, dodatkowych informacji. Następne uwagi już bezpośrednio związane z programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego dotyczą kwestii związanych właśnie z emisją powierzchniową. Otóż nie zgadzamy się, aby Kraków został potraktowany tak jak pozostałe miasta w aglomeracji tutaj, jak pozostałe miasta rejonu południowego czy całej Polski południowej. Państwo w programie proponujecie na przykład dofinansowanie do zakupu nowych kotłów ekologicznych w ramach nowych inwestycji bądź wymiany starych kotłów węglowych na nowe urządzenia z podajnikiem automatycznym na węgiel lub biomasę. Skoro, proszę Państwa, w Krakowie jest tak źle, musimy radykalnie działać. Rozmawialiśmy dzisiaj o możliwości wprowadzenia zakazu. Są kontrowersje wokół tego problemu. Natomiast kwestia wprowadzania kotłów węglowych na węglowe uważamy, że w ogóle nie wchodzi w grę. Jak można palić węglem, to nie czy tam jest podajnik, czy nie, to, a nawet podajnik to jest kwestia wmontowania, bardzo łatwo można to zrobić, można palić wszystkim. Skoro jest tak źle, musimy pewne radykalne działania po prostu podejmować. Dlatego tutaj naszym zdaniem Kraków powinien być z tej ogólnej, jakby z tych ogólnych zaleceń wyłączony. Jeśli chodzi również o kwestie finansowe. Został w projekcie programu ochrony powietrza wprowadzony punkt dotyczący wysokości kwot, jakie należy przeznaczyć, jakie miasto powinno przeznaczyć na likwidację niskiej emisji. Są to kwoty rzędu prawie 34 milionów rocznie. To jest, proszę Państwa, nierealne. Środki, które są przeznaczane w mieście, w Urzędzie Miasta Krakowa na program ograniczenia niskiej emisji, to są środki, które pochodzą z opłat i kar. I tak stanowi ustawa, tak stanowi o tym program ograniczenia niskiej emisji uchwalony czy zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Krakowa. Środki, które są przeznaczone na niską emisję, mogą pochodzić tylko i wyłącznie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Radni Miasta Krakowa proponowali i uchwalając budżet na ten rok i uchwalając na poprzedni rok, aby pewne działania tutaj wzmocnić, proponowane przesunięcie środków a to ze sprzedaży nieruchomości, a to z olimpiady zimowej na likwidację niskiej emisji. Niestety tego zrobić nie można. Jest to niezgodne z obowiązującym prawem. Dlatego bardzo ważne jest, aby fundusze czy instytucje, które dysponują jakimiś środkami finansowymi stworzyły naprawdę realne i znaczące i sprzyjające właśnie dofinansowaniu realia, takie, żeby można było z tych funduszy korzystać. Bo tak jak Państwo widzicie, środki z opłaty kar, na przykład na rok przyszły są planowane w wysokości niska na 19 milionów, bo takie dochody niestety będą. W związku z tym pewne kwestie związane tutaj ze sprawami finansowymi należy też w sposób bardzo radykalny potraktować. Jeśli chodzi o likwidację czy przeprowadzone inwentaryzacje, tutaj też nie wiem czy ten slajd już był, czy nie, ale jest taka informacja podana w programie ograniczenia niskiej emisji o ilości lokali, w których należy zmienić sposób
ogrzewania, to znaczy lokali z ogrzewaniami węglowymi. Jest to liczba 21 700 lokali. Chcielibyśmy wiedzieć, na jakiej podstawie ta liczba została oszacowana. Wiemy, że nie ma przeprowadzonej inwentaryzacji dotyczącej ilości palenisk czy nawet lokali odnośnie opalania węgla. My taką inwentaryzację chcemy przeprowadzić. W tym roku przystępujemy do przetargu. Jeśli Państwo przeprowadziliście taką inwentaryzację, to być może, że nie ma potrzeby, żeby taką inwentaryzację miasto przeprowadzało. Dlatego bardzo jest dla nas istotna informacja, na jakiej podstawie liczba tych lokali została oszacowana. Bo przeprowadzenie również zmiany sposobu ogrzewania w tak dużej liczbie lokali, nie mówię o piecach, bo są lokale, które może być po ileś tam sztuk pieców, też jest, wydaje nam się, po prostu nierealne. A jeśli chodzi o kwestie finansowe, to po prostu miasto dysponuje określoną i ograniczoną pulą środków, którą może przeznaczyć na likwidację niskiej emisji. I ostatnie zmiany, które zaszły w sprawie ochrony środowiska, muszę powiedzieć, że zamiast nam sprzyjać i pomagać w realizacji, znowu spowodowały, że na poprawę na kolejne utrudnienia związane z tym, że opłaty teraz będą wprowadzane czy odprowadzane przez Urząd Marszałkowski zgodnie z obowiązującymi nowymi przepisami tylko raz w roku. Jeśli chodzi o inne działania związane z likwidacją emisji powierzchniowej czy z proponowanymi działaniami związanymi z emisją powierzchniową, to również bardzo ważne tutaj jest fakt, że w części programu, która opisuje działania dotychczasowe na szczeblu lokalnym, nie odnotowano również kwestii wprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy ograniczeń stosowania paliw stałych jako podstawowego źródła ciepła. My takie rzeczy wprowadzamy, bardzo byśmy chcieli, żeby ten zapis również w programie się znalazł. Błędnie również stwierdzono, że w Krakowie i aglomeracji nie prowadzono inwestycji dotyczących systemów solarnych. To jest też jakieś niedociągnięcie, ponieważ takie inwestycje są prowadzone i efekty w tej dziedzinie również są osiągane. Jeśli chodzi o sprawy termomodernizacji i ochrony cieplnej budynków gminy miejskich, również nie ma takich zapisów wprowadzonych w programie, a takie działania przez miasto są podejmowane. Ponadto w punkcie 3.1.1.5 programu dotyczącym działania w zakresie ograniczenia spalania odpadów wskazano bardzo małą liczbę kontroli gospodarstw domowych. To jest kilkanaście kontroli. Ja Państwu tutaj dzisiaj przedstawiałam, ile my takich kontroli prowadzimy. Dlatego też byśmy bardzo prosili o zweryfikowanie tej liczby. Jeśli chodzi o następne działania, to będą działania związane z emisją powierzchniową. Teraz tutaj chciałam wrócić jeszcze do emisji przemysłowej. Jak Państwu wcześniej zwróciłam uwagę, w projekcie programu zaobserwowaliśmy znaczny wzrost emisji przemysłowej w stosunku do roku 2009. Z 2,3 na 23%. Tak duży udział tej emisji przemysłu nie znajduje przełożenia na działania naprawcze, które są proponowane. Zły stan powietrza oczywiście jest faktem, a skala przekroczeń dopuszczalnych norm daje podstawę do żądania od wszystkich sprawców takiego stanu pewnych działań, nie tylko od mieszkańców Krakowa i od prezydenta. Dlatego bardzo tutaj zwracamy uwagę na to, że kwestia, jeśli te dane są, powiem wprost, prawdziwe, to uważam, że nawet jeśli są prawdziwe, choć się okaże, że nie, to i tak uważamy, że nie można całego ciężaru walki z zanieczyszczeniem powietrza przenosić tylko i wyłącznie na prezydenta i mieszkańców miasta. Nie wspomniano w programie o tak zwanej emisji niezorganizowanej. Bo przemysł, tak jak Państwo wszyscy wiecie, on
on jest w jakiś sposób zwymiarowany. Są decyzje o dopuszczalnych emisjach, są pewne uzgodnienia, są inne przepisy prawne, które regulują zasady działania i funkcjonowania tego przemysłu dużego, nazwijmy, ale pozostaje cała reszta, nad którą tak szczerze mówiąc nikt nie panuje. I w zakresie działań związanych właśnie z tą emisją przemysłową proponujemy w naszej opinii, w opinii prezydenta, o przeprowadzeniu w najbliższym czasie analiz pozwoleń zintegrowanych dla wszystkich zakładów zlokalizowanych na terenie aglomeracji krakowskiej bez wyczekiwania oczekiwanego dopuszczalnego okresu 5-letniego. Takie pozwolenia zintegrowane są kontrolowane standardowo co 5 lat. Uważamy, że częstotliwość tych kontroli należy zwiększyć, ponieważ ten okres 5-letni jest zbyt duży. Analiza również powinna być przeprowadzona w kontekście możliwości zmniejszenia wielkości orzeczonych dopuszczalnych emisji i ograniczenia emisji niezorganizowanej, o której tutaj już wspomniałam. Druga rzecz, która będzie tutaj podnoszona w naszej opinii, to jest również uszczegółowienie zobowiązań kontrolnych dla obszaru aglomeracji krakowskiej poprzez określenie wymaganej liczby kontroli. Ale dla aglomeracji krakowskiej podane kontrole, czy liczby kontrole są dla całego obszaru województwa. Natomiast tu jest bardzo istotne, ile ma być w Krakowie. To jeśli chodzi o emisję przemysłową. Jeśli chodzi o działania związane z emisją liniową, czyli tą komunikacyjną, to tutaj chcieliśmy zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz. Otóż proponowany w projekcie programu zapis utworzenie strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej w Krakowie polegającej na wprowadzeniu ograniczeń wjazdu do centrum miasta, czyli do trzeciej obwodnicy pojazdów niespełniających norm emisji spalin Euro 4, zastosowanie ograniczeń dla następujących kategorii pojazdów. Samochody ciężarowe, autobusy miejskie i dalekobieżne oraz samochody dostawcze. Ze względu na zastosowanie ograniczeń wjazdu dla częściowo błędnie wybranych kategorii pojazdów spowoduje skutek odwrotny od zamierzonego, czyli wzrost emisji substancji szkodliwych do powietrza. Chodzi tutaj o autobusy miejskie. A emisja z autobusów miejskich nie przekracza kilku procent całej emisji komunikacyjnej. Oczekiwane obniżenie wielkości tej emisji może być uzyskane przez ograniczenie znaczących jej źródeł, samochody osobowe do 3,5 tony i transport samochodów ciężarowych przez miasto. W celu realizacji potrzeb przemieszczania się mieszkańców Krakowa chciałam tutaj na jedną właśnie rzecz zwrócić uwagę, że jeden autobus miejski w ruchu zastępuje średnio 40 samochodów osobowych. Jeżeli porównamy interesującą nas emisję substancji szkodliwych do powietrza, to widzimy, że ilość tych substancji wyemitowana przez autobus, nawet ten o niskiej normie euro, jest wielokrotnie mniejsza od ilości substancji wyemitowanych przez 40 samochodów osobowych. W związku z tym, z tego powodu, a także z tego, że ten zapis, który zacytowałem, spowoduje, że wyłączone zostanie z eksploatacji 63% autobusów miejskich, myślę, że doprowadzi do osiągnięcia efektu odmiennego od zamierzonego. Dlatego opinii prezydent będzie tutaj zwracał uwagę na to, żeby ten zapis znacznie skorygować, choć głównie o autobusy komunikacji miejskiej. Zwłaszcza, żeby we wszystkich działaniach i we wszystkich nie tylko edukacyjnych, ale i inwestycyjnych prowadzimy politykę, gdzie komunikacja miejska ma mieć pierwszeństwo. I to jest tutaj niezwykle istotne. Dlatego uważam, że należy z tego zapisu wyeliminować autobusy. Inne
zmiany czy inne problemy, które z którymi miasto Kraków się boryka, to jest oczywiście problem prowadzenia ruchu tranzytowego z miasta. Znaczy w ogóle nie dopuszczenie, żeby ten ruch tranzytowy tutaj się w Krakowie znajdował. I w tym celu, i dla tego celu jest niezwykle ważna budowa czwartej obwodnicy północnej obwodnicy Krakowa dla dalszego odcinka drogi ekspresowej S7. Nie do końca jest to zadanie miasta i dlatego tu zwracamy się do organów i osób mogących pomóc tutaj w tej sytuacji, że tutaj jest istotne staranie się o dodatkowe środki, aby ta obwodnica mogła zostać zrealizowana. Są również tutaj w tej opinii prezydenta uwagi dotyczące pewnych takich, można powiedzieć, formalnych już niedociągnięć. Ja może nie będę ich teraz Państwu czytała. One zostaną oficjalnie w tej opinii umieszczone. Myślę, że o tych najważniejszych powiedziałam, zasygnalizowałam. W związku z tym dziękuję Państwu. Natomiast chciałam jeszcze na ręce Pana Przewodniczącego, projekt z tej opinii. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo proszę Pana, bo się poprzednio poświęcała prezentację. Ja będę z propozycją. Proszę? Znaczy ja zacznę postaram się, ponieważ trwa to i trwa, a sprawa jest bardzo poważna. Muszę po pierwsze powiedzieć, że generalnie jestem bardzo zadowolony, że doszło do dzisiejszych do dzisiejszej sesji, do tego punktu, a po drugie, no trochę jestem zaniepokojony tymi kontrowersjami, które tutaj wyszły. Jest takie powiedzenie, ono zresztą z Mikołaja Ryja pochodzi, ja go zacytuję, ksiądz wili pana, tam wili księdza, na wszystkim zeszło będą. To wtedy było, gdyby się okazało, że wzajemne spory doprowadzają do tego, że sprawa się nie realizuje. Ja chciałem zaproponować pewne działania, które według grupy osób różnych środowisk wydają się być właściwe do obdążenia w Krakowie, żeby nie nastąpiło coś, o czym tutaj większość z Państwa mówiła, czyli nie tylko rozwój, a to jest to nazwanie roboczo, a to jest mogłoby znaleźć przyspieszenia, a co tak naprawdę sprowadza się do podjęcia przyspieszonych działań wielu sprawach, które no, musimy robić. Nie będę Państwu zawracał głowy z sprawami, o których mam mowa. Zwrócę uwagę, że na dole mamy symbol akcji płać podatki w Krakowie. Kto do Krakowa będzie przychodził, jeżeli w Krakowie nie będzie zdrowego powietrza. Państwo, analizowaliśmy sposoby przeciw... Przepraszam, czy ja panu radnemu przeszkadzam? To właśnie, szanowni Państwo. Dziękuję. Państwo, analizowaliśmy, jak radzę sobie, nie powiedziałem, poradził sobie. Ale jak radzą sobie miasta w innych krajach i jakie główne działania robią? Wyszło, że w tych miastach, które sobie w miarę razem, a to są miasta niemieckie, skandynawskie, tak naprawdę też zachodnioeuropejskie, tak naprawdę trzy główne działania są podejmowane. Zakaz palenia paliwami nieekologicznymi, różnie to się nazywa, ograniczenia w zakresie ruchu kołowego, szczególnie w centrum i po trzecie zachowanie kanałów napowietrzanych. To są takie trzy główne działania, które większość, nie wiecie, wszystkie samorządy robią. My tak naprawdę, jeżeli chcemy cokolwiek robić, to musimy w ten proces. Nie będę Państwu o celach mówił, w skrócie powiem o najważniejszych działaniach. Po pierwsze pieniądze i przyspieszenie tego, co jest. To jest program ograniczenia emisji. Daliśmy na niego 280 milionów. Jeżeli nie znajdziemy zewnętrznych środków, Pani Dyrektor mówiła, dlaczego z własnych środków mamy tutaj mocne ograniczenia. To są ustawowe sprawy. Mocno ograniczone, natomiast musimy powalczyć i prowadzimy rozmowy z Wojewódzkim Funduszem i z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska oraz innymi instytucjami, które mogą wspierać, żeby te kwoty zostały zwiększone do 10-krotnie. Mam nadzieję, że już w tym roku pewne rzeczy się udadzą, a jeżeli w tym roku się udadzą, to w przyszłym roku już. Nie chcę tutaj za szeroko o tym mówić, ale to jest sprawa kluczowa. Jeżeli będziemy mieli 20-30 milionów, to te rzeczy będziemy robili o wiele, wiele szybciej. Pewne procesy, no, nie będą się negatywnie.
sprawy ekologicznych zasad dla zasobów komunalnych. Przed chwilą, no, nie godzinę temu, dyskutowaliśmy na temat działania NPS. To właśnie o to chodzi. Po pierwsze wiedzieć, czego nam brakuje w miejskich zasobach, po drugie co robić i znaleźć na to finansowanie wewnętrzne. Rozważenie dopłat do kosztów ogrzewania. To o tym pan marszałek mówił, o tym mówili także inni państwo. Przez szacunek wynika, że potrzebujemy około 10 do 20 milionów złotych, żeby zakaz palenia węglem i paliwami stałymi móc obudować dodatkami mieszkaniowymi, które pokryją część kosztów ogrzewania u osób najuboższych. Przypomnę, że funkcjonują dodatki mieszkaniowe. My mamy prawo coś takiego robić, natomiast mamy tutaj pewne ograniczenia prawne, no i oczywiście finansowe, bez których takie rzeczy są praktycznie nierealne, nierealne do zrobienia, ale też według nas takie działania muszą być takowe podjęte. Zresztą dyskusja, która z Państwem na ten temat była przed chwilą, na to wskazuje. O temat modernizacji nie będę się rozwikłał, natomiast chciałbym też powiedzieć, że zgodnie z rozmowami, które miałem okazję prowadzić z Wojewódzkim Funduszem, z panem inspektorem ochrony środowiska, będziemy się starali, aby w tym roku powstały dwie nowe stacje monitorowania w Krakowie. Żeby te dane były zbierane w sposób bardziej, no jakby powiedzieć, po prostu pan inspektor to wyjaśniał, państwo nie chcę tego przerwać. Ale to jest jedna z kluczowych spraw, bo mamy, proszę pani dyrektor też mówiła, mamy niepełne dane, dane trochę pokazujące niewłaściwe rzeczy, musimy to dokładnie wiedzieć. Kolejna sprawa też o tym była mowa. Ekologiczne zasady w zakresie budownictwa komercyjnego, czyli wprowadzenie zasad dotyczących buzetek i pozwoleń budowlanych, szczególnie na nowych budynków. No tam nie może być tak, że godzimy się na paliwa stałe. To jest stosowane, ale to powinna być zasada i reguła, która u nas obowiązuje. To samo dotyczy miejscowych planów, to też jest wprowadzane, natomiast to powinna być zasada, pewnie w jakiś sposób pośrednio wprowadzona do studiów. Utrzymanie korytarzy przeleciających Kraków. No z tym jest najtrudniejsza sprawa, bo część rzeczy została już zabudowana. Natomiast to studium będzie decydować, co jeszcze zostanie, a my będziemy decydować, jak będzie wyglądało studium. Kolejna sprawa, rozszerzenie tej części obszaru miasta objętego zasięgiem centralnego. Przed chwilą, dwie godziny temu, to mówiła pani Malczewska w projekcie uchwały. Jest ten program ciepła na Krakowa, 600 kamienic, to jest około 5 tysięcy, może nawet więcej kamienic, które może być usunięte. Potrzeba na to może nie więcej pieniędzy, tylko szybciej pieniędzy. Tutaj o takim pomyśle, który zresztą plan jest pisany, ale który powinniśmy my jako miasto rozważyć. Czy w przypadku tego zagrożenia fioletowego, tego alarmu najgorszego, kiedy jest zakaz używania samochodów i jest skazanie planu wojewódzkiego, projektu planu wojewódzkiego, czy nie należałoby wprowadzić prawa do używania transportu publicznego za okazaniem dowodu rejestracyjnego. To, co jest proponowane. Tylko w tych sytuacjach, ale wydaje się, że to jest też pokazanie pewnej wagi sprawy. Też, proszę Państwa, zwiększenie zasobów i zadań straży. Znaczy, chcielibyśmy, żeby w przeciągu roku, półtorej straży została przeprofilowana, przynajmniej wcześniej, na służbę, która będzie miała o wiele większe możliwości, w tym także zasoby, urządzenia, narzędzia do badania tego, kto w jaki sposób używa, jak wypadnie. Chcemy także, aby publicznie była dostępna, nie tylko w internecie, ale kiedyś pamiętacie Państwo, ci starsi, bo młodsi nie pamiętają, na rynku była tablica z napisaniem o zanieczyszczeń. Tak samo chyba na placu centralnym na rynku Podgórskim. Otóż wydaje się, że nadchodzi taki czas, że powinniśmy takie rzeczy pokazywać, nie po to, żeby tym epatować, tylko także po to, żeby ludzie, że tak powiem, nie tylko z internetu zdawali sobie sprawę z tego, że takie zagrożenie jest. O tym też była mowa o działaniach radykalnych, rozważenie stworzenia rządowego programu czystego powietrza, ale nie tylko dla Małopolski. Znaczy to musi być także dla Polski. O sprawach legislacyjnych nie będę mówić za dużo, bo na ten temat jest potężne opracowanie dotyczące zmian w ustawie o ochronie środowiska. Powiem tylko o dwóch rzeczach. Nie jesteśmy w stanie wprowadzić zakazu wjazdu do Krakowa samochodu albo pobierania byta, jak to ktoś ładnie określił, ponieważ polskie prawo na coś takiego nie pozwala. Wiele praw europejskich, czy też prawo ochrony środowiska krajów europejskich na coś takiego pozwala. Wydaje się, że to powinno być w Polsce wprowadzone. Także w Polsce powinno być wprowadzone szereg innych spraw, które być może inaczej by sytuowały atrakcyjność ekonomiczną palenia nieekologicznymi paliwami. Nie chcę tego rozszerzać, ale
czy będziemy naszym kolegom posłom, senatorom i Ministerstwu Ochrony Środowiska. Sprawy finansowe. Przesa na początek i koniec wszystkie. O budżecie pani dyrektor już mówiła. Mamy potężne ograniczenia wynikające z ustawy. Są poprawki kolegów z PiS-u nie mogły być stosowane, bo byłyby niezgodne z przepisami. Tym niemniej mamy wojewódzki fundusz, który, że tak powiem, liczymy na o wiele większe wsparcie. I mamy Narodowy Fundusz, który ma program KAFKA 430 milionów, którym wskaźniki, które by zostały policzone do algorytmu wyliczenia udziału Krakowa w tych pieniądzach, są stosunkowo niewielkie. Odbywamy w przyszłym tygodniu spotkanie z prezesem Narodowego Funduszu po to, aby także z tego, jakby to powiedzieć, kierunku mieć o wiele większe pieniądze. Nie wiem, jakie one wielkie będą, ale na pewno będą. Proszę Państwa, kolejna sprawa, jeśli chodzi o finansowe rzeczy, nie wiemy, jakie będą pieniądze w nowym okresie programowania środków unijnych. Ale ewidentnie te rzeczy musimy zwiększyć. Także myślę, że mieszkańcy akceptowaliby, gdyby efekty akcji płac podatki w Krakowie, rzędu kilkunastu milionów złotych, były także kierowane na te rzeczy. Stąd liczymy na to, że w ciągu najbliższego czasu uda nam się od 20 do 60 milionów rocznie na to przeznaczyć. To jest, proszę Państwa, skok 10, 15, 20 kroków. Gdyby on się udał, moglibyśmy mówić o działaniach radykalnych. Bez działania radykalnych, co roku się będziemy spotykali i narzekali, jak to jest. Proszę, proponujemy także szereg takich działań organizacyjnych związanych z uchwałą kierunkową, która te rzeczy, które przedstawiamy, mogłaby być w jakiejś perspektywie robiona, rezolucje wspierające zmiany prawne, to są nieważne rzeczy. Proponuję także rozważenie uchwały Osobnej Komisji Rady, która by się zajmowała tymi sprawami. Jeżeli o wiecie prezydenta, przecież na ten temat można pisać książki, natomiast niewątpliwie jest tak, że Urząd Marszałkowski ma prawo takie coś podjąć. Niewątpliwie także jest tak, że są jakieś są analizy, które wskazują, że tak powiem, taki zapis w ustawie może być niekonstytucyjny. Ale jeżeli tego nie sprawdzimy, jeżeli nie wdrożymy tego wniosku, obudowanego z jednej strony programem likwidacji palenia, o których tutaj mówiłem, a z drugiej strony programem wsparcia dodatkami mieszkaniowymi, nie wiem, jak to zrobić, mniej więcej wiemy, bo już takie rzeczy ćwiczyliśmy przy innych sprawach mieszkaniowych, to nie spełnimy jednego z trzech warunków, który był stosowany w miastach, które to jest wprowadzone. Stąd uczelna prośba także do kolegów z sejmiku wojewódzkiego. Będziemy Was namawiać do tego, żeby taki zakaz był wdrożony. Będziemy namawiać także Pana Prezydenta, aby sprawy dotyczące wsparcia dodatkami mieszkaniowymi były realizowane. Bo to jest ważne, to jest jedno ważniejsze. Nie będę mówił o szczegółach edukacyjnych, natomiast też cieszę się, że koledzy z województwa bardzo poważnie biorą pod uwagę współpracę z województwem śląskim tej materii, bo rzeczywiście nie ma szans na to, jeżeli tylko będziemy sami. Nie będę mówił o prokopanie. Proszę Państwa, czego chcielibyśmy się spodziewać po tym programie? Po pierwsze, chcielibyśmy, żeby w ciągu najbliższych 5 lat nie 20 milionów, tylko od 100 do 300 milionów zostało przeznaczone na likwidację skierpic. To pozwala zredukować, uwzględniając jeszcze sprawę programu Ciepłowa Krakowa, około 15 tysięcy palenic. To jest rzecz, która zasadniczo zmieniłaby postać rzeczy, choć zdaję sobie sprawę z tego zdaniem poprzedniej dyskusji, że tak jak Gołasz, budując mosty, wcale nie udrożył Krakowa, ale jak taki by wyglądał bez tych mostów? Tak prawdopodobnie kiedyś chciałbym, żeby o tym mówili, jeśli chodzi o sprawę likwidacji palenic. Być może nie będzie tutaj wystarczającego powietrza, bo mamy inne powody tego złego powietrza, ale jeżeli tego nie zrobimy, to będzie na pewno dużo. Profesor, gdyby to nam się udało, to w ciągu 5 lat jesteśmy w stanie nadgonić znaczną część rzeczy, o których Państwo w wojewódzkim projekcie Planu Wojewódzkiego proponowaliście na 10 lat. To będzie ogromny wysiłek. To może być potężny wysiłek. Wiemy, że środki Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu odpowiednio zorganizowane w znacznej mierze ten wysiłek finansowy mogą nas pomóc w ciągu tych najbliższych lat. Natomiast jeżeli tego nie podejmiemy, to cóż, spotkamy się za jakiś czas i będziemy o tych samych problemach rozmawiać. I będziemy mówili, że niewiele nam się udało. Państwa, podsumowując, chcielibyśmy, aby taki plan przyspieszenia, chciałbym, aby taki plan przyspieszenia w ciągu najbliższych paru miesięcy
został przez miasto, przez Radę Miasta, ale także przez służby prezydenckie przeanalizowany i, że tak powiem, rozpoznany, bo moim zdaniem bez takich radykalnych działań będzie bardzo trudno osiągnąć jakiekolwiek minima. Nie mówię o normach, nie mówię o jakimś przyzwoitej sytuacji. Nie, bardzo uchwała nie będzie, bo nie chodzi o to, żeby gonić, tylko chodzi o to, żeby zrobić. Chodzi o to, żeby wiele rzeczy rozpoznać, w tym także możliwości w różnych dziedzinach, w tym także dogadać Wojewódzki Narodowy Fundusz, w tym także dogadać inne możliwości finansowania i tego się nie da dwa tygodnie zrobić tutaj czy dwa miesiące nawet. Natomiast w tym roku te rzeczy powinniśmy zrobić po to, żeby następne 5 lat, że tak powiem, mając jeszcze zakaz, określoną karencję, bo uważam, że tutaj zgadzam się z kolegami z województwa, że bez karencji to się nie uda, bo nie mamy szansy tego jakby wdrożyć. Natomiast mając określoną karencję, stwarzając możliwości zarówno dla tych, którzy mogą to zrobić, jak i dla tych, dla których to będzie obciążenie finansowe, mamy szansę w ciągu 5-6 lat bardzo znacznie przyspieszyć, do czego Państwa namawiam, bo bez tego obawiam się, że nasi następcy powiedzą, ta kadencja była straszna. Myślę, nie chcę, panie przewodniczący, patrzeć. Nie chcę tutaj ustalać deklaracji, nie chcę tutaj obiecywać. Chcę głębiej się tymi sprawami zająć, szczególnie, że wydaje się, że mamy wielu sojuszników w różnych obszarach funkcjonowania ochrony środowiska i warto tych sojuszników spokojnie do tego programu przygotować. Spokojnie przygotować finanse, spokojnie przygotować urząd, spokojnie przygotować różne działania, które urzędzie powinny być zrobione. Który? Zatrzymać regę, jak prezydentowi zaczęli. Udało się zatrzymać problemy komunikacyjne i tak zupełnie inaczej wygląda dzięki tym dwóm mostom. Choć sam się czasami zastanawiałem, dlaczego są znikąd do nikąd, ale potem się okazało, że stąd dobrze. Tak samo moim zdaniem na tym samym poziomie powinniśmy potraktować problem zanieczyszczenia powietrza. To jest może nawet jeszcze ważniejszy problem niż drogi, niż mosty, niż remont i tyle. To tyle chciałem tak, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Mam to zapisane do głosu panią radną Kropot-Staszewską. Bardzo proszę. Państwo, proszę się zgłaszać. Już dzisiaj, ja nie chcę przyciągać, między 2,5 godziny już rozmawiamy na temat smogu. Ale pozwólcie Państwo, że od 1980 roku się zajmuję smogiem, a zwłaszcza wtedy, kiedy jest. Dlatego, że jestem lekarzem i obserwuję, co się dzieje w tej chwili najbardziej z dziećmi. Czyli jestem przerażona. I jako ilość mamy tak zwanych katarów siennych albo alergicznych, zapaleń krtani, zapaleń ostrzeli, zapaleń płuc. W tej chwili nie ma ani jednego wolnego miejsca na oddziałach pulmonologicznych w województwie małopolskim. Dlaczego? I czy się coś zmienia? No powiedzieliśmy tak, o MPS-u, o piecach, o dopłatach, o strategii, o pieniądzach. Więc o tym mówić absolutnie nie chcę. Powiem, co można zrobić od razu. Jest tutaj bardzo miły i przede wszystkim kompetentny pan Paweł Cieśko, który mógłby od razu zrobić kampanię medialną. Nie będzie pan już wystartował, prawda? Ale jeżeli chodzi o na przykład uświadomienie społeczeństwa i są tutaj przedstawiciele mediów. I myślę, że Radio Kratów, że Gazeta Wyborcza, Dziennik, zajęłyby się tym również, a nie tylko tym, kto komu coś powiedział, albo kto komu w Sejmie powiedział mu rzecz. Może byśmy zaczęli o merytorycznie to zdrowiu Polaków. Druga sprawa, pan tutaj ten tablicę to bardzo dobry pomysł, ale myślę, że lepszy pomysł, żeby Radio Kraków codziennie podawało, jak
Państwo pamiętacie, pani profesor Otmowicz wprowadziła zmianę uchwały stężenie pyłków i jakich. Ale Radio podaje, podaje Radio Kraków. Tak. Podaje, podaje. Radio Kraków podaje, więc bardzo proszę, może państwo się do tego przymierzycie, żeby podawać. Ja widzę za mało, bo rozmawiałam z uczonymi w piśmie, że te trzy punkty, które, z którego jeździli, że mamy jeden zepsuł, do monitorowania całego Krakowa średnio wystarczają, nie? Przydałoby się dołożyć milion na dobrą jeszcze jedną stację monitorowania. Proszę państwa, co ja proponuję? Powiedziałam, że no, my mamy także jeszcze problem, z którym rozmawialiśmy tutaj, że w naszych mieszkaniach nie staje lepiej. Proponuję, żebyśmy, ponieważ tych okrągłych stołów i komisji, to my mamy na co dzień dużo, to może nie nagrajmy tego komisji. Tylko proponuję, w marcu w naszym szpitalu będzie się odbywać konferencja AGH Politechniki Uniwersytetu Rolniczego w szpitalach, czyli lekarzy, którzy sami dobrowolnie, bez mojego przymusu, się zaangażowali w to, robimy konferencję poświęconą tym, jak przeciwdziałać. Politycy mają pieniądze, my mamy pomysły, jak zmniejszyć działanie smogu na organizm ludzki. Co zrobić? Oprócz tego, że będziemy robić zielone chorągiewki, które jest bardzo dobrze nad Krakowem, pomarańczowe czy czerwone, to zróbmy jeszcze coś więcej. Uświadamianie ludzi, monitorowanie i wymaganie, żeby ta strategia, czyli powiedzmy tych 5 lat, żeby w każdym roku była kontrolowana, bo bez kontroli nic nie zrobimy. To są to sobie pogadamy i będzie tak jak 1880 roku. Myślę, że to powinniśmy zaangażować radni z województwa, my w tą konferencję i serdecznie zapraszam, będę państwu mówić, kiedy rektorzy ustalą termin konferencji. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapisała do banka Tomasza Sikorskiego, przepraszam. Ja wiem, ale wcześniej tutaj, a tutaj już będziemy taką. Dziękuję pani przewodnicząca, panie marszałku, panie prezydencie, szanowni państwo. Ja krótko tytułem wstępu i parę rzeczy też związanych o tym, co mówił pan przewodniczący Bogdan-Kośmiewicz w kontekście dzisiejszego tematu. Szanowni państwo, według badań Europejskiej Agencji do Spraw Środowiska, oprócz Bułgarii, Polska jest najbardziej zanieczyszczonym krajem Unii Europejskiej. Jedna z organizacji ochrony praw konsumentów we Włoszech sprawdziła, że corocznie z powodu smogu w tym kraju umiera około 9 tysięcy osób. Unia Europejska ustaliła normę średniego rocznego stężenia po PM10 na około 40 do 50 mikrogramów na metr sześcienny. W Polsce najbardziej zachorowana jest stolica Małopolska. I ten wskaźnik wynosi średnio rocznie około 64. Powyżej 50 jest w Rybniku, w Sączu, 40 katastrofach zawsze. W Krakowie, to co już mówił wojewódzki inspektor, w Krakowie normy pożarowe przekraczane przez ponad 200 dni w roku, nawet o 600%. Według Światowej Organizacji Zdrowia zmniejszenie stężenia pyłów z poziomu 70 do 20 mg za metr sześcienny mogłoby obniżyć liczbę przedwczesnych zgonów o 15%. Drugim problemem, to też było mówione, w Krakowie jest tak zwana niska emisja, czyli piece węglowe, które ogrzewa mieszkania około 30 tysięcy Krakowian. Rocznie emitują one do atmosfery około 762 tony pyłu i 470 kg raku twórczego węgla pielęgnacyjnego. Oczywiście są spalane śmieci, odpadki, stare meble, tych jakości węglowe. Do tego dochodzi emisja spalin silników samochodowych. Według raportu Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej i Rozgrodniego oraz Fundacji Zdrowia i Środowiska SMOK ma duży wpływ na dzieci, które zmarły w się ciężko oddychają zanieczyszczonym powietrzem. Noworodki o niskiej wadze urodzeniowej w ogóle, noworodki o niskiej wadze urodzeniowej w ogóle o mniejszej długości ciała czy mniejszym obwodzie krwi do dzieci ma funkcjonujących SMOK. Często u dzieci pojawiają się problemy z układem odpornościowym czy mniejszą objętością płuc. To w konsekwencji może być przyczyną zwiększonej zapadalności na zapalenie ostrzeli czy pudę, ale też astmę. To są takie podstawowe rzeczy, o których też mówiliśmy, też pod kątem zdrowotnym. Ja dodam jeszcze to, co mogę. Czy ja bym mógł prosić o spokój, nie ciszę, panie. Chciałbym dodać jeszcze kilka rzeczy, o których tutaj nie powiedzieliśmy.
Na pewno Państwo słyszeli, że już w Rybniku powstała taka niewielka inicjatywa, co mieszkańcy przygotowują się do pozwu, do pozwania Skarbu Państwa za naruszenie dóbr osobistych ze względu na narażenie życia i zdrowia obywateli na niebezpieczeństwo. Już po moi przedmówcy mówili o tym, że Unia Europejska będzie przygotowywała się do narzucania wielomilionowych kar euro ze względu na zanieczyszczenie powietrza w Polsce. Co by należało zrobić? Szanowni Państwo, już w tych programach wcześniejszych mówiliśmy o kilku rzeczach. Ja bym chciał tylko wspomnieć o dwóch, trzech. Mówiliśmy o promocji komunikacji zbiorowej. Pan Przewodniczący Kośmider mówił o tym alercie kolektowym, o ewentualnym wdrożeniu bezpłatnej komunikacji. Może warto by się było zastanowić, jeżeli dokreśli ten bilans, bo to rzeczywiście jest... Tak, nie ma, proszę na głos na osi zmierzać. Czy nie wprowadzić, czy nie obniżyć w jakimś stopniu biletów okresowych komunikacji miejskiej. Ja nie mówię o jednorazowy galop biletów okresowych. Mogą to spowodować, że zachęcilibyśmy więcej osób do podróżowania komunikacją miejską, no i jednocześnie ograniczylibyśmy troszeczkę odzieżę samochodu. Mówiliśmy tutaj, powtarzali też w programie ochrony powietrza, Państwo mówiliście o inwestowaniu w infrastrukturę rowerową. W tym roku udało się zabezpieczyć około niecałe 2 miliony złotych. Szanowni Państwo, w innych miastach wygląda to tak. W Gdańsku 2011 17 milionów. W 2013 około 18 milionów. Łódź 2012 10 milionów i podobnie w 2013. Skala do Krakowa, można powiedzieć, no, nieporównywalna. Ja z tego miejsca oczywiście chciałem podziękować panu prezydentowi Szmielowi za to, że udało się jakiekolwiek pieniądze znaleźć w tym skromnym budżecie na rozbudowę infrastruktury rowerowej. Ale jeżeli mówimy o... Panie radny, proszę konsultować. Jeżeli mówimy o tym, piszemy o tych dokumentach, to też warto zwrócić na to uwagę przy kontrolowaniu budżetu na każdy kolejny rok. Bo to są kluczowe rzeczy, a potem niestety o tym często zapominamy. Szanowni Państwo, tworzenie stref ograniczonego ruchu na terenie miasta. Taki przykład. W Londynie za godzinę parkingu w centrum dochodzą ceny do 9 punktów za godzinę. U nas wiadomo, jak to są pieniądze. Jeżeli nie zaczniemy wyprowadzać ruchu samochodowego z centrum miasta, to niestety nie poprawimy. Panie radny, proszę skończyć. Proszę bardzo, proszę. Jeszcze pół minuty. Oczywiście nie będę mówił o współpracy właśnie z samorządu czy z organizacjami pozarządowymi, bo to jest jakby podstawą pewnych działań, które powinniśmy zrobić. I ostatnia rzecz. Mówimy wszędzie, znaczy pokazujemy. Chyba Kraków jest tak naprawdę najbardziej rozpoznawanym miastem w Europie i na świecie. Mówimy o tym, że słynie z tego, że mamy najwięcej turystów, że mnóstwo osób tutaj przyjeżdża do Krakowa, że chce przyjeżdżać. I z tego też mamy profity, bo przecież mnóstwo ludzi tutaj wystawia pieniądze. A sami Państwo doskonale wiecie, że na portalach agencji turystycznych na świecie i w Europie... Panie radny, bardzo proszę, bo to jest nieelegancja. Mówi się o tym, żeby nie przyjeżdżać do Krakowa, albo przebywać przynajmniej kilka dni, nie więcej, ponieważ jest tak fatalny stan powietrza. Więc z jednej strony wydajemy pieniądze na promocję Krakowa, niemałe pieniądze, budujemy markę turystyczną Małopolski, a z drugiej strony, no, dziękujemy bardzo. Mamy taki efekt, jaki mamy. Bardzo dziękuję. Pan Staszkiewicz. Nie przyjrzał. Przypominam Państwu o przestrzeganiu czasu. Bardzo proszę, to jest eleganckie wobec nas wszystkich. Dobrze, panie przewodniczący, postaram się szybciutko. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że dzisiaj rozmawiamy na ten temat na tej sali w Żołowach, dlatego że to jest faktycznie nasz największy problem. Tylko pytanie, co my z tym zrobimy? Tutaj padło parę programów, parę pomysłów. Ja później zrealizowali, aby się to nie skończyło tak, jak w tym wykresie, że ten problem jest od kilkunastu lat. Wszyscy są niewielny, ale brakuje determinacji. Pytanie, jaka jest świadomość nasza? Wydaje mi się, że tę świadomość nie uda się zbudować. Może też jedną z przyczyn to, że dzisiaj na ten temat rozmawiamy, jest kwestia demonstracji czy wyjścia na ulicę ludzi w kontekście tego snu. To młodzi ludzie nam pokazali, że oni nie chcą już żyć w niezdrowym mieście. Chcą żyć w mieście, w którym wszyscy mamy dobre samopoczucie, że mamy najlepsze, najpiękniejsze miasto. Ale nie pamiętamy o tym, jak nie zrobić. Potrzeba jasnych, twardych działań, które zbudują tę świadomość.
W moim ocenie kwestia dotycząca palenia na terenie miasta Krakowa jest jedną z nich. Oczywiście to jest problem całej Polski dotyczący tej miejskiej emisji. Natomiast myślę, że Kraków powinien być tutaj szczególnie rozpatrywany, dlatego że eliminacja się z tym paleniskami tutaj jest w stanie poradzić. Drugi element, który podobny pod rozwagę, to budowanie świadomości ograniczenia ruchu. W mojej ocenie, w tych sytuacjach ekwiwalentu ruchu letowego, powinniśmy rozważyć zamknięcie ruchu na aleje. To by dawało realną szansę zbudowania świadomości, jak duży jest ten problem. Też poczucia, jak może być różna jakość. Nie bez znaczenia jest, żebyśmy spojrzeli też na to, na nasz samorząd, bo jak widać w tych slajdach, mamy problemy z miejscą komunikacją. Najwięcej autobusów mają puszczony na aleje, to najwięcej problemów. Mamy z kolei potem transport z tymi normami dosyć starymi. Więc potrzeba kilku strategicznych działań dotyczących komunikacji. I to są trasa Łagiewnicka z Wierzchnej Cechy bez pomocy rządu i środków centralnych czy zagranicznych. Nie jesteśmy w stanie sobie tego problemu z tymi inwestycjami poradzić. I również sprawy dotyczące komunikacji i organizacji śródmieścia. I te elementy dotyczące alei mobilskiej, dotyczące alei, to są sprawy, które powinny być znowu przedefiniowane. Jeżeli nam chodzi o jakość życia, to ta jakość życia bierze się z tego, że zaczynamy trochę bardziej je szanować. Więcej jakość życia bierze się z tego, że ludzie widzą człowieka. Czyli tam, gdzie jest pieszy, tam, gdzie jest spowolnienie ruchu, tam jest od razu innego rodzaju podejście. Tego nam zazdroszczą w Krakowie. Mamy największy plac, gdzie to życie jest powalne. Jak spojrzymy na kraje typu Dania, Holandia, miejsca, które tworzą tę jakość, to dlatego, że ci ludzie potrafią z trochę większym szacunkiem do siebie pochodzić. Tak więc apelowałbym o dwa działania. Wsparcie sejmiku nas w tych decyzjach dotyczących zakazu palenia. Wsparcie władz przy trasie Łagiewnickiej z Wierzchniewskiej. Jeżeli kraj ma być dziedzictwem narodowym, jest dziedzictwem narodowym, jest tym jasnym, to my musimy mieć wsparcie w tych inwestycjach. I trzeci element to są rzeczy, które my jako radni i władze miasta możemy zrealizować. To jest kwestia właśnie organizacji ruchu, to jest kwestia pierwszeństwa mieszkańców, pierwszeństwa pierwszego turysty, po to, żebyśmy mogli dyskontować te duże wysiłki naprawy, które są poczynione. Tak jak teraz Centrum Kongresowe, tak jak już kolega Paweł wspomniał o budowaniu marki, ściąganiu turystów. Jeżeli chcemy utrzymać ten plan, musimy się tym zająć. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o przestrzeganie czasu. Pan Stanisław Rachow. Bardzo proszę. Panie Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Ja też oczywiście cieszę, że ta dyskusja się odbywa, że przyjdziemy się w samym pana wojewody i marszałka i przewodniczącego sejmiku małopolskiego. No jak powiem, tutaj muszę szacunek dodać do kolegi Marcina, który już po miesiąc czy wcześniej podatne sprawy sygnalizował, ale cieszymy się, że dzisiaj jest to przedmiotem naszej dyskusji. I chciałem serdecznie podziękować panu inspektorowi Pawłowi Dziecko, bo naprawdę ja otwartymi ustami słucham zawsze jego wystąpień. One są emocjonalne, ale zatem bardzo fachowe i bardzo jakby obrazowe. Także ja chciałem serdecznie podziękować za jego zaangażowanie. I powiem tylko tyle, że ty kolega powiedział, że trzeba zbudować świadomość i oczywiście, ale trzeba również mieć pieniądze. I w moim przekonaniu, jeżeli nie powstanie narodowy jakiś fundusz, znaczy program ochrony środowiska najbardziej zagrożonych po prostu miejsc w Polsce, to my z tym tematem się nie uporamy. Bo proszę Państwa, ja się nawet cieszę, że trudno powiedzieć dzisiaj, proszę mieszkańcy, zakazujemy Wam po prostu używać węgla. Przecież w Krakowie jest dużo osób, które nie mają pieniędzy po prostu. W związku z tym trudno im teraz powiedzieć, proszę nie palić węglem, bo jeżeli chcemy to zrobić, to bardzo proszę i powinniśmy to zrobić, może nawet się opodatkować jako mieszkańcy, ale musimy pomóc po prostu w współfinansowaniu takiego przedsięwzięcia, ponieważ oni nie będą w stanie po prostu tego zrealizować. Trudno, żeby pod przysłowiową kołdrą siedzieli po prostu przez całą zimę, bo po prostu nie mają pieniędzy. I na koniec jestem bardzo zainteresowany sprawą, którą powiedział inspektor, mianowicie o dzieci, że ta wysokość jest bardzo ważna. Ja tutaj mam taki postulat i wniosek do, nie wiem, do prezydenta, do wszystkich służb, abyśmy zakazali prowadzenia dzieci w przedszkolach i żłobkach po ulicach. Proszę Państwa, ja nieraz zauważam, że u nas jest ulica Garbarska czy Karmelicka,
idą te dzieci na całej długości jednej czy innej ulicy po prostu, są prowadzone w takim pośpiechu, ale one są najbardziej zagrożone właśnie, jeżeli chodzi o tę emisję, więc po prostu nie tylko samochodowo, ale w ogóle. Stąd jest taki mój postulat na koniec i wniosek, abyśmy zakazali po prostu prowadzenia przez w tym wypadku żłobki czy przedszkola dzieci po ulicach Krakowa, jeżeli to jest ogromne zagrożenie na niskiej wysokości. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Pierwis, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Radni. Dlatego też powtarzam, bo rozmawialiśmy już w naszym drodze miesiąc temu na temat smogu, na temat niskiej emisji. Ja chciałem tutaj bardziej skierować, korzystając z okazji, pytania do strony marszałka i wojewody. Pierwsza sprawa to, czy możemy uzgodnić, jaki jest faktyczny udział komunikacji, przemysłu, niskiej emisji, a w szczególności też małych i średnich przedsiębiorstw, które są oceniane na kilkanaście procent. Ile każdy wkłada ten smog tego swojego udziału? Bo tak, to różne dane, jedni mówią, że tak, inni, że tak, strona społeczna ma inne dane. Żebyśmy takie studie ustalili, jaki jest stan faktyczny. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, czy ten aktualizowany program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego będzie wystarczający po to, żeby pozyskiwać środki unijne na ten cel? Czy będziemy musieli jeszcze dodatkowo tworzyć inne programy, które będą miały za zadanie pozyskanie środków unijnych czy środków rządowych? Więc pytanie, czy ten program jest wystarczający do tego celu? Następne pytanie dotyczy, jak marszałek, który chce wprowadzić zakaz, to znaczy ewentualnie może wprowadzić zakaz palenia paliwami stałymi, jak sobie wyobraża egzekwowanie tego przepisu, dlatego że w Krakowie mamy lokalne zakazy palenia paliwami stałymi w nowych obiektach i one są po prostu nieegzekwowane. My w każdym planie miejscowym taki zakaz wprowadzamy, ale to jest po prostu pusty zapis, za którym nic nie stoi. W związku z tym mam pytanie, jak sobie tu Państwo wyobrażają tą kontrolę, tym bardziej, że mamy informację z Komisji Planowania, że jeżeli chodzi o WIOŚ, on w zasadzie miał w tej chwili ograniczone środki finansowe, właściwie jest niewydolność organizacyjna i w związku z tym praktycznie te działania nie będą podlegać takiej kontroli, nawet jak dotychczas. Następne pytanie jest, jaka będzie prognoza ewentualnych kar unijnych dla Krakowa w perspektywie tego planu, który jest przygotowany dla programu ochrony powietrza? Czy ten program w jakiś sposób wystarczy na to, że Kraków nie będzie płacił tych kar? Czy ktoś badał pod względem jakieś prognozy finansowe dla Krakowa? I ostatnia prośba o to, żeby pan wojewoda i pan marszałek wsparli naszą rezolucję Krakowa, miasta Krakowa, żeby wykluczyć obwodnicę Krakowa z opłat wiatrowych. Bo to powoduje, że samochody ciężarowe przejeżdżają przez centrum Krakowa, ponieważ unikają wtedy opłat, które są na obwodnicy Krakowa. Jest to pewnie jeden z efektów, że jednak ruch ciężarówek jest kierowany do Krakowa, dlatego że wtedy jest taniej dla tych przedsiębiorców. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę się podać na miejsce. Zmieścimy się w czasie. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Lista podziękowań jest bardzo długa. Ja postanowiłem skrócić ją do jednego nazwiska. Mianowicie chciałbym podziękować panu Markowi Zuckerbergowi, twórcy Facebooka. Bez niego ani pani Litka, która założyła pierwszy profil antysmogowy w Krakowie, ani pani Ewa, która założyła najgorszniejszy profil smogowy, nie uzyskałaby tego efektu, który został uzyskany. Nikt przez wiele lat, tak wiele o tym powiedział, nikomu się nie udało skupić wszystkich ważnych w tym mieście wokół tego problemu. Więc temu dziękuję i pewnie będziemy musieli mu wkrótce złożyć pozycję przyjęcia honorowego obywatelstwa. Dziękuję. Pan Węgrzyn, pan Paweł Węgrzyn, proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni,
Ja chciałem zabrać głos tylko w jednym temacie. Proponowane tutaj projekty zarówno przez Sejm, jak i przez Radę Miasta popieram i bardzo się cieszę z tych działań. Natomiast jedyny mój komentarz dotyczy kwestii tych wskaźników. Mianowicie na wielokrotnie tutaj się przewijały dyskusje dotyczące wyników pomiarów, jak to jest źle, kontrowersje tutaj między panem dyrektorem itd. itd. Otóż chciałbym kilka argumentów postawić przeszedł przed demonizowaniem tych wskaźników. I proszę mi wierzyć, że nie chodzi mi o to, że nie oceniam problemu zanieczyszczenia Krakowa. Kraków jest zanieczyszczony, trzeba coś z tym zrobić. Też proszę mi wierzyć, że nie wysuwam postulatu, że nie należy wykonywać tych pomiarów. Należy wykonywać jeszcze mam więcej stacji pomiarowych itd. itd. Także absolutnie proszę nie zrozumieć mojej wypowiedzi, że uważam, że jest dobrze, albo że nie należy dokonywać pomiarów zanieczyszczenia, albo jeszcze najlepiej, nie należy informować mieszkańców. Należy informować mieszkańców, ale proszę informować rzetelnie. Otóż po pierwsze, te pomiary nie są do końca wiarygodne. Trzeba je bardzo ostrożnie interpretować. Pomiar szczepnic w Krakowie, to jest tak, byście Państwo wzięli trzy takie stacje, powiedzmy, o powierzchni 100 metrów kwadratowych i zliczali ludzi. Potem na podstawie takich zliczeń, ile jest mieszkańców w trzech punktach w Krakowie o powierzchni 100 metrów kwadratowych, szacowali, ilu jest mieszkańców Krakowa, jakie są migracje, jak to się zmienia, ilu się rodzi, ilu się umiera. To jest jakaś miara, ale obarcza na dużym błędem. To jest po pierwsze. Po drugie, dokładność pojedynczych pomiarów, ona jest plus minus 30%. Dlatego nie wyciągajmy wniosku, że Kraków jest bardziej zanieczyszczony od Szanowa czy od Katowic. Bo to wszystko jest granicą błędu. Wobec tego dokonujmy tych pomiarów, ale ostrożnie oceniamy wyniki. Następnie, co te rzeczy mierzą? PM10, ozon i tak dalej, straszne rzeczy, benzol, papiranty. PM10 to są drobinki o tych promieniu mniejszym niż 10 mikrometrów. PM2,5 mniejsze niż 2,5 mikrometra. I tu są zarówno te, które pochodzą ze źródeł naturalnych, jak i ze źródeł, które są wynikiem aktywności człowieka. Pan dyrektor się dziwił, że pan może nie skorzystać. Nie? Otóż zajrzyjcie sobie Państwo do, to jest powodu soli morskiej, nie? Zajrzyjcie sobie do badań Europejskiej Agencji Monitoringu Środowiska. Gdzie w Europie jest największe stężenie pyłów PM10? Włochy, Kreta, Cypr, Majorka, Minorka, Korsyka, Sycylia. Nie chcielibyście tam mieszkać? No, wobec tego tam są zarówno rzeczy, które szkodzą człowiekowi, jak i te, które nie szkodzą. Najniższe ma Skandynawia, największe ma kraje śródmieścia. Trzeba patrzeć na tło. Tam są nie tylko substancje szkodliwe. Substancje szkodliwe zresztą pochodzą i za tym puszki człowieka, i to jest przyrody. Nie na wszystko mamy wpływ. Następnie benzo alfa pirenty. Otóż te urządzenia pomiarowe są w stanie zmierzyć za pomocą pewnych metod stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. I jest około 200, z czego szkodliwych jest 16. Też nie mówię po to, żeby uspokajać, tylko też nie straszmy ludzi niedomunizujmy. Bo przede wszystkim obawiam się, tak samo ozon, tuż nad ziemią szkodliwy rzeczywiście. Wysoko zbawienny dla ludzi, jak najwięcej, żeby tam było własne. Bez tego nie mówię tego, żeby tutaj uspokajać, czy mówić, że sytuacja nie jest taka poważna. Jest poważna. Też nie mówię tego, żeby nie dokonywać tych pomiarów. Więcej stacji, dokładniej do góry. Natomiast nie dajmy się obudzić, bo można wymyślić działania i w Europie podam ileś przykładów, gdzie wydano setki milionów euro po to, żeby poprawić te wskaźniki i nic nie osiągnięto. Tak nie, wskaźniki są nadal takie same, bo nie o to chodzi w tej walce ze smogiem. Dlatego podoba mi się program, który ustawił nam bardzo konkretne rzeczy. Wiadomo, gdzie są kominy, które śmierdzą, gdzie mieszkańcy palą, prawda, obuwiem, czy drzewem, czy drzewem szkodliwe, czy innymi rzeczami. Trzeba te paleniska likwidować, ograniczać komunistą misję. Wiadomo, że szkodliwe jest palenie kiepskim węglem, bo bardzo dobrym węglem jest mniej szkodliwe. Też trzeba z tym walczyć.
Otóż jest tu bardzo dużo do zrobienia, ale wystrzegajmy się demonizowania tych pomiarów, bo wyciąganie mokre wnioski, a jeszcze bardziej wystrzegajmy się na innych programów, gdzie wydamy setki milionów, po to, żeby poprawić jakieś wskaźniki, a potem się okaże, że one się wcale nie poprawiły. Na przykład można, ostatnie zdanie, można na Cyprze wydać kilka miliardów, żeby poprawić skażenie pyłów PM10, to nic nie ma. Bardzo dziękuję. Pan Wojtarek. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, myślę, że na tej sali nie ma człowieka, który by nie chciał podjąć walki z działania w sprawie walki z zanieczyszczeniem powietrza na terenie miasta Krakowa. Jestem przekonany, że wszyscy zgadzamy się z tym, że podjęcie takich działań i wdrożenie programu jest skuteczne. Natomiast chcę zwrócić uwagę na kilka elementów. Po pierwsze, dochodzenie do tego, aby powietrze Krakowie było czystsze, może być w różny sposób. Ja akurat uważam, że żadne zakazy, nakazy, jakbyśmy to nie mówili, nic nie przyniosą, jeżeli ludzie się po prostu nie będzie opłacać. Przecież nikt dzisiaj z tych mieszkańców, którzy opalają węglem, nie chce nosić spiwnicy na górę tego opału, zamiast korzystać z gazu czy energii elektrycznej, gdzie nie musiałby nic zrobić. Przecież to jest jednoznaczne. Jeżeli by się to opłacało, to natychmiast zmienić na tej sami bez dopłat, gdyby co miesiąc były korzyści ekonomiczne. Po prostu jest to dzisiaj trzykrotnie albo wielokrotnie droższe. W związku z tym to jest pierwsza sprawa. Jeżeli nie wprowadzimy takich mechanizmów, które spowodowałyby, że ta energia będzie trochę tylko droższa od opału węglem, to w tym momencie wiele tych nakazów, zakazów niewiele przyniesie. Smog dalej będzie w Krakowie. Kolejna sprawa. Proszę Państwa, nie mówiliśmy tutaj, trochę powiedział mój przedmówca, Paweł Wygrzyk, ale w Krakowie i wszędzie, w całej Małopolsce, w Polsce zakazuje się opalania węglem. Dzisiaj się wydaje zgody na budowę nowych nieruchomości. Ale prawie w każdej z tych nieruchomościach, przynajmniej w domkach jednorodzinnych, ale czasami też dzisiaj w jednorodzinnych, każdy ma kominy. Gdzie czym opala się kominków? Drewno. To drewno w wielu przypadkach, na przykład jeżeli jest gwiazdy, jest tak samo szkodliwe jak na przykład dobry węgiel. Czasami opalanie dobrym węgiel w dobrych piecach jest mniej szkodliwe i mniej dalej zanieczyszczeń niż opalanie swym drewnem. W związku z tym dzisiaj w Krakowie mamy 20% mieszkańców, mieszkańców w domkach jednorodzinnych. Prawie w każdym z tych domów jest kominek. Już nie mówię o tym, że niektóre opala się węglem, ale to również jest powodem tego, że będzie smog. Popatrzmy na wskaźnik, znaczy na informację, którą przedstawiał nam w obecnej ochrony środowiska. 40% zanieczyszczeń pochodzi z budynku komunalnych. 40%. Ale aż 35% z komunikacji, o której tej moi przedmówcy mówili, że nie da się dzisiaj ograniczyć tego, że nie będzie obwodnic, że nie wypchniemy tej komunikacji poza miasto, to dalej będzie ten smog powodowany przez komunikację. Przemysł to jest od 10 do 25%. Dlaczego podaję od 10? Bo 10% to jest przemysł ten duży, a 15% to są przedsiębiorcy drogi. Z jednej strony chcemy, żeby były wysokie podatki, żebyśmy mieli na to, żeby przedsiębiorcy się rozwijali, żeby płacić podatki nieruchomości, żeby były wpływy do budżetu miasta na różne dziedziny, a z drugiej strony mówimy, żeby były mniejsze zanieczyszczenia. Bo gdzieś musimy znaleźć środek. No nie da się po prostu tego zrobić, bo będą te zanieczyszczenia powodowane. Jeżeli zbudujemy nowe bloki, opalamy na przykład gazę, to w tym momencie również będą powodowały mniejsze zanieczyszczenia niż węgiel, ale jednak będą powodowały. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Po prostu tak jest. I kolejna rzecz. Proszę Państwa, no, na pewno tutaj już jest tylko i wyłącznie sprawa miasta, to są korytarze przewietrzania. Niestety przez ostatnie lata my trochę tych korytarzy zabudowaliśmy z różnych powodów, ale niestety tak się dzieje. To jest wina braku planów ogólnych, pozwoleń na muzyki i tak dalej. To się niestety stało i czasami się jeszcze nadal dzieje. Z tym nam należy na pewno walczyć, bo to jest ważne. Ponieważ jeżeli by było wiatry powyżej 6 metrów na sekundę, to w ogóle problem z mogłyby nie istnieć. Niestety, jeżeli spojrzymy, jak takich sytuacji jest więcej, w tym momencie pojawia się smog. Nie proszę, zmieniać do końca. Już pani przewodnicząca kończę. Na koniec chciałbym tylko powiedzieć Państwa. Tutaj pani dyrektor, proszę wtedy powiedziała, że mamy 2,5 dnia na dopłacie do likwidacji pieców
dla pana mieszkańca stały. Milion może się uda, osiągnąć z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska 3,8 miliona. To dzisiaj nie wystarczy na te wnioski, które złożyli mieszkańcy Krakowa na likwidację kluzy. Walczmy też o to, bo dzisiaj trzeba znaleźć środki, żeby tych mieszkańców, którzy złożyli wnioski stycznie, żeby chcą i chcą bez opłatnych, żeby ich zabrać. Dziękuję. Dziękuję. Pan Andrzej Kawalek. Przypominam, 4 minuty. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Prezydencie, Panie Wojewodzie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Problem smogu w Krakowie nie pojawił się dzisiaj i nie zniknie jutro. Czy nam się to podoba, czy nie? Smog w Krakowie występował w XIX wieku, występował w połowie XX wieku, występuje dzisiaj i najprawdopodobniej jeszcze przez wiele lat występował, będzie. Zmieniają się tylko źródła emisji tych zanieczyszczeń. Na dzień dzisiejszy, według tego, co mówili specjaliści przede mną, źródła zanieczyszczeń są następujące. Około 50% do 50% są to piece i do 40% jest to ruch samochodowy. Są różne dane, 35, 37 do 40%. Czyli jeżeli popatrzymy na to matematycznie, rozkłada się to mniej więcej pół na pół. I teraz jak wszyscy skupiają się na likwidacji pieców, to zrozummy, że jeżeli nie ograniczymy ruchu samochodowego w Krakowie i to nie tylko tego odbywającego się wewnątrz Krakowa, ale również tego przyjeżdżającego z zewnątrz, a do Krakowa codziennie przyjeżdża według badań 150 do 200 tysięcy samochodów przyjeżdżających z zewnątrz, to ten problem nie zniknie. Zmienią się źródła emisji, zwalczymy piece, zaczną emitować w większym stopniu samochody. Także jednym z głównych uwag naszej dyskusji powinno być ograniczenie ruchu samochodowego. Pan Przewodniczący w swojej prezentacji, to nie tylko w centrum, ale w ogóle odbywającego się w Krakowie. Pan Przewodniczący mówił, że pomysł ekometar, który jest moim pomysłem poniekąd, na dzień dzisiejszy jest niemożliwy do realizacji ze względów prawnych. To prawda, na dzień dzisiejszy jest niemożliwy do realizacji. Ale wydaje mi się, że powinniśmy podjąć działania jako Rada Miasta Krakowa, apelować do posłów, być może podjąć rezolucję, żeby ten problem był możliwy do rozwiązania ze względów prawnych. Tym bardziej, że wiele miast w Europie ten problem w ten sposób rozwiązało. A przypomnę, że według sądu cieszy się on poparcie blisko 50% mieszkańców. Powinniśmy podejmować działania zmierzające do dokończenia budowy obwodnicy, bo bez tego ruchu samochodowego poza miasto nie wyprowadzimy. A teraz na koniec o cyfrach. Według danych specjalistów, z którymi rozmawiałem, wyeliminowanie smogu w Krakowie może kosztować od kilkuset milionów złotych do ponad miliarda i nie daje żadnych gwarancji, że osiągniemy założenia normatywne, o czym już mówił mój przedmówca, pan Paweł Węgrzyn, jako że pewne, że tak powiem, pyły zawieszone występują w sposób naturalny. I ta kwota mówi sama za siebie, miasto Kraków nie udźwignie samo tego problemu. Potrzebna jest pomoc z zewnątrz, być może pomoc instytucji centralnych, być może pomoc ogólnopolska. A nie jest to tylko problem Krakowa, jest to problem trzech województw. Województwa Małopolskiego, Śląskiego i Dolnośląskiego. I to musi być skoordynowane w sposób centralny, bo jeżeli nawet my wyeliminujemy pewne objawy smogu w Krakowie, to wiatry nawieją nam ten smog ze Śląska. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Pan Przewodniczący Barczyk prosił o możliwość zabrania głosu, ponieważ musi wyjść. W związku z tym na chwilę przerywamy wystąpienia radnych. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Wizytę u lekarza. Siła wyższa. Pan radny Pietru zwrócił się z pytaniami. I w związku z tym potrzebie uwzględnienia procentu zanieczyszczeń, jeśli chodzi o poziom zanieczyszczeń w Krakowie szczególnie. W związku z tym proponuję, żeby się spotkali wszyscy, strona samorządu województwa, nasi przedstawiciele urzędu wojewody, wojewódzki inspektor ochrony środowiska miasta Krakowa, po to, żeby w tej sprawie nie tyle uzgodnić te poglądy, bo moim zdaniem rozstrzygać powinien wojewódzki inspektor ochrony środowiska. My powinniśmy w tej dyskusji przy tym ustaleniu uczestniczyć, bo wojewódzki inspektor ochrony środowiska to jest forma policji ekologicznej w tej sprawie i jej podlegają
inspekcji podlegają kilkadziesiąt stacji, które są do monitorowania. My jako, a propos, pomoc dla tego funda inspektoratu, my udzielamy pomocy wojewódzkiemu inspektorowi na działalność, bo z budżetu państwa są tylko te środki na podstawową działalność, można być urzędniczą, a nie na tą badawczą. 20 lat temu, ponad 20 lat temu prezydent Bush za Karola Wojtyłę Krakowowi podarował 20 milionów dolarów na te pierwsze stacje. Teraz ją dowocześniamy. Drugie pytanie. Czy program Krakowa i program wojewódzki gwarantują fundusze unijne na działalność zgodnie z tym programem ochrony powietrza? Moim zdaniem, jak przy wszystkich programach strategicznych, nie gwarantują, ale brak programu i działania niezwiązane z programem uniemożliwiają finansowanie z funduszy unijnych. Bo trzeba mieć strategię działania w każdej dziedzinie, gdzie są opracowane strategie, po to, żeby zgodnie ze strategią występować o fundusze. Bo każdy, kto przydziela fundusze, patrzy, przymierza, czy są zgodne ze strategią działania. Kolejna rzecz, jak egzekwować zakaz paliwa stałego, który jest w planach miejscowych już zagwarantowany. No moim zdaniem, po pierwsze, powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, po drugie, straż miejska, po trzecie, w mojej rezolucji proponuję, żeby powstała tak jak drogówka, policja ekologiczna, również w policji państwowej, żeby włączyć się w te działania. To są między innymi możliwe w tej sprawie działania. Natomiast to jest kompetencja generalnie lokalna samorządu w pierwszej kolejności, żeby egzekwować. Pytanie o kary unijne dla Krakowa. Odpowiadam, kary spotkają Polskę. Kraków może być po prostu jednym z elementów przemawiających za tym, że przekraczamy wielokrotnie normy i wyjdzie na to, że to Polska przekracza. 4 miliony euro dziennie będzie płaciła Polska. I dopiero wtedy władze centralne, rząd uruchomi dodatkowe fundusze, ale apelujemy, żeby uczynić to wcześniej. I kolejna kwestia, żebyśmy wsparli działania samorządu Krakowa, jeśli chodzi o opłaty wiatrowe. Będziemy mieli w najbliższych tygodniach sesję o transporcie, o komunikacji. Zapraszam ministra infrastruktury. Wiceminister deklarował udział w tejże sesji. Myślę, że przy rozrzutku okazji uchwały w tej sprawie poprzemy działania władz miasta Krakowa o to, żeby tego rodzaju działania były. I jeszcze jedna informacja. Proszę Państwa, zintegrowane inwestycje terytorialne ZIT to jest nowa szansa, nowy zapis programu w kontrakcie, który będziemy podpisywać z rządem jako samorząd województwa małopolskiego przy planowaniu wykorzystania funduszy unijnych. W przyszłym tygodniu rozpoczniemy konsultacje z miastem Krakowem co do tych przymiarek, jak te pieniądze zagospodarować. Wcześniej musi to być przesądzone ostatecznie oczywiście w Brukseli, może uda się w lutym na szczycie państw, ale dla Krakowa i okolnych gmin z obszaru funkcjonalnego szacujemy, że jeśli będziemy mieli w pieniądzach podobną pulę środków jak w poprzednim okresie finansowania, to w latach 2014-2020 będzie około 500-700 milionów złotych, z czego na likwidację niskiej emisji można będzie sporo zaprogramować, jeśli Państwo w tych partnerskich rozmowach z nami będziecie o to występować i te priorytety włożycie do tego programu, który my sądzę będziemy przyjmować. I ostatnie zdanie, apeluję do Rady Miasta Krakowa, aby uchwaliła do wakacji tego roku znowelizowany program ochrony powietrza oraz wnioski do wojewódzkiego programu ochrony powietrza, na przykład również w sprawie zakazu palenia węglem z programem osłonowym. Uchwała Rady Miasta Krakowa będzie miała wielkie znaczenie. Ostatnio Poznań, prezydent Poznania wystąpił parę tygodni temu, że chcą organizować igrzyska młodzieżowe, a Rada Miasta i w dniu obrad rządu zdjęto punkt z porządku obrad, ponieważ Rada Miasta Krakowa nie ma uchwała tego rodzaju dokumentu. Stąd, gdy my teraz staramy się o zimowe igrzyska olimpijskie, musiała być nie tylko wniosek prezydenta, musiał być wniosek nie tylko prezydenta i marszałka, ale uchwała Rady Miasta i uchwała sejmiku, parlament regionalny i
i lokalnych dopiero jest gwarantem podjęcia działań również w budżetach stosownych do programu, również i tego, który będzie przyjęty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Rady Woźniakiewicz. Dziękuję bardzo. Państwo, panie przewodniczący, panie wojewodo, panie prezydencie, szanowni państwo. Widać, że ten punkt na sesji był niewątpliwie bardzo potrzebny. Dyskusja zaczęła się kilkoma małymi przytyczkami, tak pod adresem miasta, jak i myślę wzajemnie. Ale im dalej w dyskusji, tym widzę, że stanowiska stają się i oczekiwania bliższe. I liczę na to, że to będzie początek o wiele lepszej i bliższej współpracy pomiędzy władzami miasta i przedstawicielami miasta Krakowa, i że też nigdy nie usłyszymy, że cenne, że Kraków nie przedstawia swoich własnych oczekiwań, koncepcji, nie przesyła konsultacji. Z drugiej strony liczę na to, że władze województwa wezmą pod uwagę te wszystkie uwagi, które pani dyrektor tutaj przedstawiała i zaowocuje to naprawdę dobrymi rozwiązaniami. Szanowni państwo, zauważyłem też, że sprawa całkowitego zakazu palenia węgiel dzieli, ale myślę, że te podziały nie są chyba tak głębokie i że uda się nam osiągnąć pewien kompromis. Niewątpliwie nakłady na odszkodowania czy na pewne wyrównanie szans dla tych, dla których będzie to wiązało się ze spadkiem jakości życia finansowym, są istotne, ale też nie możemy myśleć, że miasto musi rekompensować wszystkim koszty związane z systemem ogrzewania mieszkań. Są pewne koszty związane z zachowaniami proekologicznymi, które są w tej chwili dla nas oczywiste, jak nie wiem, utylizacja odpadów szkodliwych. Nikt nie mówi teraz o tym, choć kiedyś takie rzeczy wyrzucało się pewnie do ogólnych składowisk odpadów, że dzisiaj, jeżeli ktoś musi ponosić wysokie koszty utylizacji odpadów, bo zmieniło się prawo, to trzeba mu to w jakikolwiek sposób rekompensować. To nie w ten sposób. Myślę więc, że dyskutując nad tym, dojdziemy do odpowiedniego konsensusu. Myślę także, że wprowadzenie oprócz zachęt do zmiany paliw węglowych przez miasto, również innego typu zachęt, jak na przykład dopłat do termomodernizacji budynków, w których wymienia się paliniska węglowe na paliniska innego typu, które pomogą później zaoszczędzić na kosztach ogrzewania za pomocą innego rodzaju źródeł ciepła, mogą zachęcić do szybkiej zmiany do lepszego uczestnictwa w tym programie zmiany palenia. Natomiast pragnę zwrócić uwagę, że jeżeli nie wprowadzimy teraz zakazu palenia paliwami stałymi, też nie określimy jasno pewnej perspektywy, to możemy doprowadzić do sytuacji, że w tym okresie powstanie wiele nowych palenisk węglowych. Wtedy, kiedy będziemy skupiali się na tym problemie, będzie on miał o wiele szerszy zakres. Dlatego już teraz musimy twardo mówić, że w Krakowie nie ma perspektywy dla palenia paliwem stałym. Nawet jeżeli nie wprowadzamy tego w formie zakazu, jakimś okresem przejściowym, powinniśmy dać sygnał mieszkańcom i wprowadzić takie rozwiązania, czy na etapie decyzji WZ, czy planów miejscowych, aby takie paleniska, takie systemy ogrzewania już nie powstawały. Musimy także wzmocnić kontrolę palenisk. Tu jako przewodniczący Komisji Praworządności zapowiadam, że też skupię się osobiście na tym problemie i na najbliższe posiedzenie Komisji Praworządności zaprosiłem komendanta Straży Miejskiej z prośbą o przedstawienie obecnie podejmowanych działań, tak abyśmy mogli zastanowić się, w jaki sposób umożliwić te kontrole, aby te kontrole były jeszcze bardziej intensywne i skuteczne. Szanowni państwo, ale prawie skończył się czas, powiem więc na koniec tylko tyle. Niska emisja, jak już wielokrotnie tutaj mówiono, to nie wszystko. Musimy podjąć cały szereg kompleksowych działań, aby nad Krakowem przestał panować smog. Te działania to również promocja alternatywnych źródeł transportu. Kraków musi zacząć intensywnie i na poważnie traktować alternatywne środki transportu. Dziękuję w tym miejscu panu prezydentowi Szmierowi, który
po raz pierwszy jako przedstawiciel władzy wykonawczej wprowadził do budżetu miasta, do projektu budżetu miasta środki na drogi rowerowe. To świadczy o zmianie podejścia władzy wykonawczej w naszym mieście do problemu transportu rowerowego. I liczę na to, że jest to pierwszy sygnał do tego, że takie zadania będą pojawiały się w kolejnych budżetach. Ale środki na drogi dla rowerów to nie wszystko. Liczy się także pewne kompleksowe podejście do tego tematu, promocja transportu alternatywnego, nie wyryzykowanie, tylko przy okazji dnia bez samochodu. Już mam to jeszcze dwa słowa tylko, dosłownie. A także promocja transportu publicznego. I tutaj apeluję o Waszą obserwację, jak zmieniają się zachowania komunikacyjne mieszkańców Krakowa w aspekcie ostatnio przyznajemy uchwalonych przez Radę Miasta podwyżek cen biletów. Bo ja mam dostęp do pewnych materiałów, z których wynika, że we wszystkich miastach, nie tylko mówię o Krakowie, to na Krzywale Fela powoli się załamuje i podwyżki cen biletów przestają powodować zwiększenie dochodów z tytułu ich sprzedaży, a tylko odstraszają od podróżowania komunikacją publiczną. Apeluję tylko na sam koniec o strefy te poprzez wprowadzenie monitoringu, a także o szerokie konsultacje społeczne i współpracę z organizacjami pozarządowymi przy uchwalaniu tych programów, tak aby rozwiązania, które wprowadzimy, były jak najlepsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Mrocza. Żałuję, że pan przewodniczący, ale zwracam się do pana wojewody. Tutaj zostało odrzucone bardzo wiele propozycji, wszystkie bardzo słuszne, natomiast mi ciekawa została taka jedna, która jest związana z finansami. Otóż miasto Kraków przez całe lata funkcjonowania nowego samorządu płaci niewidzialne przyznanie nośnikowe. Panie wojewodo, czy nie można by stanąć z taką inicjatywą, żeby wśród gmin, które znajdują się w rozdzielniku jamy nośnikowego, nie znalazły się również gminy, które są biedne, dlatego że mają złe środowisko. I takie gminy na południu Polski, które, do których przyjeżdżają pozostali Polacy, tak? którzy przyjeżdżają tutaj na narty, chodzić po górach, a trafiają na zanieczyszczone środowisko, czy takie gminy nie zasługują na wsparcie właśnie z funduszy dla nosikowego. Jak tutaj na te 60 milionów? Za te 60 milionów to możemy różne rzeczy tutaj robić. I druga sprawa, ja powiem tak, jak średnio mi się podobają propozycje, że będziemy dopłacać teraz dla biedniejszych mieszkańców do paliwa, do innego sposobu poruszywania, no zaraz już widzę tę dyskusję, a kiedy jest biedny, od jakiego pułapu się należy dopłata, to dopłaty w tej chwili są i ci najbiedniejsi kupują najgorsze paliwo i spalają. Natomiast jak popatrzymy, to co mam powiedzieć tym mieszkańcom, którzy zakazują rękawy i płacą rachunki za gaz w tej chwili. Popatrzymy na te rachunki, to widzimy, że na przykład opłaty przesyłowe to jest druga część tego rachunku, tak? I gdybyśmy wystąpili z taką inicjatywą, ja nie wiem, czy to jest możliwe ustawodawczo, ale być może należałoby rozpocząć taki lobbying, że w tych gminach, które są zagrożone takim poziomem zanieczyszczeń, może warto byłoby w tej linii wynegocjować niższe opłaty przysłowe. Wtedy mamy jasność, że ten raz już stanie się właśnie na terenie. I druga sprawa, już tutaj teraz radny do pana prezydenta, bo proszę o zastanowienie się na tym, jak pięknie wydawane przez architekturę zezwolenia na budowę z takimi ograniczeniami paleńsk, bo mieliśmy w rolnicznej czynnej, później kontrolować i kontrolować. Bo to, że uchwalamy sobie plany zagospodarowania przestrzennego w innych parametrach, to nie znaczy, że później w procesie realizacji inwestycji już tych poczatnych, czy tych większych, te warunki zostają utrzymane. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę, tak w takim układzie pozwolimy. Mamy jeszcze? A, pan Grzegorz Stawowy, bardzo przepraszam, nie zauważyłem, ale rozumiem, że to jest ostatnia osoba. Pierwsza, ale ostatnia. Panie przewodniczący, szanowni goście, ja nie chciałbym powtarzać tych wszystkich wielkich liczb, które padły w waszych deklaracji i innych obietnic. Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo prozaiczną rzecz, która dzieje się codziennie w Krakowie.
Otóż najprawdopodobniej codziennie wydawane pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, w którym jest zapisany zakaz palenia paliwem stałym, a przy którym to zakazie zazwyczaj w pojęcie na pozwolenie domowe musi być opisana instalacja, rodzaj paliwa, które będzie użytkowane, w związku z tym i wiadomo, że nawet się nie dostanie pozwolenie na budowę. I tym samym pozwolenie na budowę daje się zgodę na instalację kominka na drewno, który również powoduje niską emisję. W związku z tym z założenia już jest pewne dualizm. Tutaj zakazujemy, mówimy o wielkich rzeczach, a na co dzień jednak bokiem przechodzą decyzje, ten podrębny, który jest również traktowany jako element niskiej emisji, jest wpuszczane, jest dozwolone w eksploatacji. W związku z tym to jest jak pierwsze, że chciałem zwrócić uwagę. To jest druga rzecz w tym samym temacie. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie odbiera domów jednorodzinnych, tylko przyjmuje zgłoszenie. W związku z tym można zadeklarować nawet pompę głębinową, która kosztuje 50 tysięcy złotych, jako źródła czy do ciepła do ogrzania domu, czy do ciepłej lody użytkowej, a postawić ordynarny piec węglowy i tego nikt nawet nie sprawdzi. To sprawdzi dlatego, że nikt nie przyjdzie odebrać ten budynek jednorodzinny, a nie przyjdzie odebrać, ponieważ inspektor nadzorowanego nie chodzi o teraz, bo nie będzie się tylko przyjmuje zgłoszenie. Od takie drobne problemy życia codziennego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Dziękuję. No, tak naprawdę dopuszczę teraz zgodnie z ustaleniami przez Pan Wojewoda. A, przepraszam, to Pan Wojewoda. Bardzo przepraszam. Bo... i ma swoje koncepcje, w jaki sposób, jaki program uruchomić przez Narodowy Fundusz. I to będziemy chcieli wprowadzić, żeby niezależnie od obecnej sytuacji Narodowy Fundusz mógł wesprzeć działania mające na celu poprawę środowiska. Tyle mogę powiedzieć na ten temat i to, jeżeli Szanowna Wysoka Rada chciałaby specjalnie jakieś problemy, które należałoby poruszyć w tej rozmowie, to bardzo proszę o pewne sugestie na piśmie do Pana Wojewody. Natomiast Wojewoda ma swoją koncepcję, nie chce jej w chwili obecnej zdradzać, bo zobaczymy, jaki będzie efekt rozmów i wtedy poinformujemy o tym, jaki efekt jest i jakie możliwości dodatkowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska możemy uzyskać dla realizacji tych zadań, o których Państwo mówili. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To teraz rozumiem, dopuszczę Państwa z organizacji pozarządowych. Po kolei w pierwszej kolejności udzielę głosu do programu ochrony środowiska pani Ewa Lutomska, Krakowski Alarm Smogowy. Bardzo proszę. Proszę do mikrofonu, bo nie będzie nic słychać. Nie będę się powtarzać, bo bardzo dużo rzeczy zostało ogłoszone. Zacznę może od takiej dygresji do wypowiedzi pana Ciećko a propos spacerów z pomorami. Panie inspektorze, jak my chodzimy na spacery z istotami północnymi, to są nasze dzieci i to też są ludzie, więc może przytoczę kilka badań dla chłopców krakowskich, które pokazują, że w związku z dużym zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie trzy razy więcej dzieci choruje na astmę ostrzelową niż dzieci w innych miejscowościach Polski. Inne badania pokazują, iż dzieci, których matki narażone były na wysokie stężenia zanieczyszczeń w Krakowie, mają mniejszą wagę urodzeniową i obniżone ilość inteligencji. Także badania epidemiologów szacują, iż w wyniku wysokich stężeń zanieczyszczeń tłumowych w Krakowie jeszcze wcześniej umierało już 400% rocznie. Szanowni Państwo, sytuacja w zakresie jakości powietrza w Krakowie jest dramatyczna i od wielu lat nie ulega poprawie. Jak pokazuje projekt programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, od roku 2002 poziom zanieczyszczeń w powietrzu utrzymuje się na podobnym poziomie, którego wykonania są zależne jedynie od warunków meteorologicznych.
jak pokazują ekspertyzy dla Urzędu Marszałkowskiego, jedynym sposobem na przywrócenie jakości powietrza do poziomu bezpiecznych dla naszego życia jest wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania paliw stałych. Bez wprowadzenia takiego zakazu osiągnięcie jakości powietrza dopuszczalnej w prawie krajowym, w dyrektywach unijnych nie będzie możliwe. Zdajemy sobie sprawę, że zakaz taki nie może być wprowadzony z dnia na dzień. Należy go jednak prowadzić niezwłocznie, określając kilkuletni okres przejściowy na likwidację źródeł na paliwa stałe. Każdy rok zwłoki po wprowadzeniu takiego zakazu oznacza ustawienie nowych źródeł na paliwa stałe. W Krakowie masowo instalowane są piece węglowe w miejsce ogrzewania ekologicznie czystego. Zjawisko to dotyczy zarówno starego, jak i nowego budownictwa. Dlatego apelujemy do Rady Miasta Krakowa o wystąpienie z wnioskiem do Sejmiku Województwa o podjęcie uchwały wprowadzającej zakaz stosowania paliw stałych w kilkuletniej perspektywie czasowej. Zdajemy sobie sprawę, iż przyjęciu zakazu powinien towarzyszyć program eliminacji niskiej emisji, którego budżet będzie znacząco większy niż dotychczasowe alokowane na ten cel środki. Zdajemy sobie również sprawę, iż konieczne będzie opracowanie systemu dopłat dla rodzin najuboższych, których nie stać na pokrycie podwyższonych kosztów energii. Są to jednak wydatki, które przyniosą wszystkim mieszkańcom Krakowa wymierne korzyści, w szczególności poprawę jakości zdrowia, mniejszą umieralność oraz lepszą jakość życia. Szanowni Państwo, nie możemy dłużej czekać. Zdecydowane działania, które znacząco poprawią jakość powietrza w Krakowie na przestrzeni kilku lat, trzeba podejmować już dziś. I zachęcam wszystkich Państwa do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi, które w postaci ulotek, które przygotowaliśmy dla Państwa i które są dostępne tam przy wyjściu z zajęcia. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę w kolejności pani Małgorzata Małopę. Bardzo proszę. Potem będzie pan Miłosz Tatarek. Ale najpierw. Szanowni Państwo, panie wojewodo, panie marszałku, szanowni Państwo radni, radne. Ja w imieniu Komisji Dobru Obywatelskiego i Środowiska, to jedna z komisji, która została powołana przez Organizację Rządową Rady Miasta Krakowa, de facto w działaniu warszawskich Komisji Dialogu Społecznego, których, no, których tutaj jest ponad 20, my w Krakowie właściwie startujemy z tym, że rozmawiamy poprzez tak naprawdę wydziały, poszczególne wydziały i jednostki administracyjne Rządu Miasta. I w tym wypadku Wydział Kształtowania Środowiska i pan dyrektor Olszewska Dej jest naszą patronką w Komisji Dialogu Obywatelskiego w sprawie środowiska. Już 9 stycznia podjęliśmy pewną, tak pewien apel, czy właściwie uchwałę numerowaną 2/2013 w sprawie działań na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście Krakowie. Jeszcze tylko dodam, że ta nasza Komisja Dialogu Obywatelskiego to w tej chwili 13 organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Krakowa, które w dużej mierze są organizacjami działającymi od kilkunastu, a czasem 20 lat. Także nie są to organizacje, które powstały tylko z potrzeby danej chwili, czy wczoraj, czy miesiąc temu, tylko są to organizacje, które mają swój wkład w działania na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego i z tego rodzaju nadzorowania tego, co się dzieje na terenie miasta. Nie powiem, ale te nadzorowania tego, co się w zakresie administracji, zarówno na poziomie gminnym, jak samorządowym, a często i rządowym. Pozwolę sobie odczytać nasze kilka uwag, jednocześnie zaznaczając, że podobnie te organizacje, korzystając z prawa, jakie daje nam ustawa i zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego informacja o tym, że możemy złożyć uwagi do programu ochrony powietrza. My te uwagi składamy, złożymy je w dniu jutrzejszym. Na dzień dzisiejszy podpisało się pod nimi 16 organizacji, które mają cały czas te wpisy, więc to też nie tylko tak, nie tylko tutaj obywatele, ale też organizacje zrzeszające obywateli złożą uwagi. Ja tych uwag może dotyczących konkretnych programów nie będę przekazać, aczkolwiek ten apel dotyczący środowiska i powietrza w Krakowie sobie pozwolę. A więc członkowie Komisji Obywatelskiej, Komisji Dialogu Obywatelskiego Środowiska uważają, że jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy Krakowa, jest podstawowym problemem ekologicznym decydującym o jakości życia w krakowskiej aglomeracji. Wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych normy zanieczyszczenia, komunikaty mówujące do pozostawania w domach dzieci, osób starszych i chorych,
wnioski z raportu lekarzy badających wpływ czyszczeń powietrza na zdrowie, najmłodszych w Krakowie i codzienne doświadczenia nas wszystkich zmuszają zajęcia zasadzonego stanowiska w celu powstrzymania dalszej degradacji środowiska życia i rozpoczęcia prowadzenia zdecydowanych i skutecznych zmian. Niniejszym te nasze 13 organizacji postuluje znaczne zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na likwidację niskiej emisji u osób prywatnych i wspólnot. Planowane na 2013 rok, o czym też wspomniała pani dyrektor, poziom finansowania jest zbliżony z poziomem ubiegłorocznym oraz te dodatkowe środki, które mamy uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu. Mamy nadzieję, że właśnie w jakimś tam sensie pozwolą na likwidację, ale też, tak jak obliczano, zaledwie 300 paraniejskich źródeł zanieczyszczenia. Niezależnie od wydatkowania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Krakowa oraz starań o dofinansowanie środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, podjęcie energicznych działań zmierzających do uzyskania wsparcia finansowego na Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programów priorytetowych, m.in. tego programu KAFKA, likwidacji niskiej emisji, wspierania wzrostu efektywności. Proszę powoli kończyć, bo już prawie 5 minut. Wnioskuję również o opracowanie raportu z realizacji programu ograniczania niskiej emisji w 2012 roku, zbadanie efektów ekologicznych rzeczowych, jakie nowe instalacje grzewcze zainstalowano w jachtach w dzielnicach. Sporządzenie inwentaryzacji instalacji grzewczych wykorzystywanych wykorzystujących paliwa stałe, w zakresie realizacji programu ograniczania niskiej emisji do miasta Krakowa. Wytyczenie horyzontu czasowego, na przykład 5-letniego, w którym zastosowanie paliw stałych, między innymi odpadów i węgla w piecach domowych na terenie gminy będzie zakazane. Opracowanie harmonogramu realizacyjnego dla istniejącego programu ograniczenia niskiej emisji na miasta Krakowa, przyjętego przez Radę Miasta Krakowa w dniu 21 listopada 2012 roku. Oraz harmonogram, ten harmonogram powinien zawierać nie tylko konkretne zadania w określonym czasie ich realizacji oraz sposób odpowiedzialny za ich realizację, ale także dane zbiory dotyczące zamierzonych efektów rzeczowych oraz podmiotów i dotyczących działań. Jak w tym czasie prosimy o kolejne... Proszę już kończyć, bo już pani 7 minutę mam. Niestety. Bardzo proszę. Prosimy też o skierowanie planów inwestycyjnych dotyczących uzupełnienia sieci magistralnych ciepłowniczych w Krakowie z planowanymi zadaniami podłączenia gospodarstw domowych do sieci miejskich. To już często brak możliwości zwiększyć w zakresie infrastruktury miejskiej stanowi podstawową zaporę przed inwestycjami modernizacyjnymi osób fizycznych. Prosimy też o konsekwentne prowadzenie i egzekwowanie ograniczeń ruchu samochodowego, o czym też wspominali radni Bielaski czy Woźniakiewicz. Oraz zwiększenie ochrony drzew, terenów zielonych, redukujących zanieczyszczenia pyłowe i gazowe oraz zwrócenie uwagi na roślinność zimozieloną, która jednak mogła w Krakowie w dużym, większym stopniu być nasadzana i uchronić nasze środowisko również zimą, a nie tylko w sezonie, kiedy jest to okres wegetacji. Oraz też wnioskują o bezwzględną ochronę przed zawodową korytarzy powietrznych oraz tworzenie nowych korytarzy przeleczania miasta. Bo to jest rzecz, która jest niestety w Krakowie, jak wiemy, na poziomie bardzo niezadowalającym. I prowadzącym właśnie też tego, że jeśli mamy korytarze przeliczania miasta, to co się dzieje z naszym stanem środowiska i zanieczyszczeniami, ma być miało miejsce jedynie się pogłębiało przy niekontrolowanej zabudowie, a ta skontrolowana z kolei zabudowa ma szansę na poprawę jakości powietrza. Niemniej, ostatnie jeden apel zarówno do samorządu, do Rady Miasta, jak i do prezydenta. Będziemy go rozszerzać my, organizacje rządowe Rady Krakowa, o kolejne wnioski postulaty. Mam nadzieję, że odniesiecie się Państwo do nich w tej na przykład wielkiej perspektywie od 5 lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz pan Miłosz Tatara. Ja będę niestety przy 5 minutach już pana Państwa, że tak powiem, 4 minuty. Piąta minuta jest ewentualnie. Proszę bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo. Miał mówić pan Miłosz Tatara, jestem Krzysztof Ryba, reprezentuję Stowarzyszenie Kraków Miasta Rowerów. Jestem w zastępstwie pana Miłosza. Jeszcze proszę. Bardzo bym prosił jeszcze o włączenie prezentacji, którą dla państwa przygotowaliśmy. Tak, z laptopa. Natomiast ona została przekazana, dlatego ja tutaj przy sobie nic nie mam dodatkowo.
bardzo króciutka prezentacja, proszę nie cierpliwić. Tak, Krzysztof Ryba, wszystko się zgadza. Dziękuję. Dziękuję bardzo przedmówcom, szanownym radnym, którzy powiedzieli już bardzo dużo, przedstawili pomysły, które na pewno przyczynią się do zredukowania zanieczyszczenia w Krakowie. Ja bym chciał tylko tutaj poruszyć parę kwestii i zaprezentować nasze pomysły jako uzupełnienie tego, co zostało do tej pory powiedziane. W Krakowie od lat wydajemy bardzo dużo na transport. Te nakłady są duże, a mimo to cały czas obserwujemy bardzo duże zanieczyszczenie powietrza. Być może powinniśmy sobie postawić pytanie, czy nie da się transportu zorganizować jednocześnie taniej, ale żeby był on czystszy i bardziej efektywny. Już na pewno wszyscy Państwo myślacie się, do czego zmierzam, ale zanim do tego dojdę, parę pomysłów, które już się pojawiają. W 2002 roku na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa został przygotowany program sektorowej organizacji ruchu w Śródmieściu, tutaj Państwo radni już o tym wspominali. Natomiast program ten został odroczony, jego wdrożenie zostało odroczone do momentu zakończenia 5 najważniejszych inwestycji komunikacyjnych w Krakowie. Wszystkie te inwestycje, tutaj na szybko można wymienić Krakowskie Centrum Komunikacyjne, szybki tramwaj, trasa podlaska, system sterowania ruchem, o którym również pan inspektor wojewódzki ochrony środowiska mówił, i wydzielenie pustostów na Aleach Wszechwieszczu zostały zrealizowane. Natomiast do tej chwili ten ostatni punkt programu nie został zrealizowany. Mowa właśnie o sektorowej organizacji ruchu. Co to jest? W skrócie, jest to system ulic jednokierunkowych, które gwarantują dojazd do każdego miejsca w Śródmieściu, natomiast kończą tranzyt międzydzielnicowy i konieczność uniemożliwiają przejazd tranzytowy przez Śródmieście. To powinno zaskutkować odkorkowaniem centrum. Rzeczywiście do centrum jadą wtedy tylko te osoby, które mają taką potrzebę. Wzrost prędkości komunikacji miejskiej w związku z tym oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w tym newralgicznym obszarze. Przy stosunkowo niewielkich kosztach można również... Przepraszam. No, ostatnia minuta się pan zaczął. Dziękuję bardzo za przypomnienie. Nowe busy i trasy tramwajowe. Dużo na ten temat wiedzieliśmy. Musimy zrobić wszystko, aby zachęcić Krakowian do tego, by przesiedlić się na komunikację miejską. Tutaj taki przykład tramwaju na Górkę Narodową, który w planach został połączony z budową trasy Wolnogrodzkiej. Zastanówmy się, czy nie warto rozdzielić tych dwóch inwestycji. Najpierw wybudować tramwaj, zbadać, jak to wpłynęło na przyzwyczajenia i na wybory Krakowian, a dopiero potem, po zbadaniu, jak to wpłynęło na wybory Krakowian, zadecydować, czy wydać 250 milionów złotych na poszerzenie trasy Wolnogrodzkiej i na poszerzenie Alei 29 listopada. Być może uda się te pieniądze zaoszczędzić. I na koniec, tak jest, rowery. Bardzo się cieszę, że pan tutaj odnotował. Jest to wiadomo na prezentacji, jak i tym, co będę mówił. Proszę Państwa o to, abyście bardzo przychylnie spojrzeli na projekt uchwały, której dzisiaj odbędzie się pierwsze czytanie jeszcze. Jest to projekt zakładający przeznaczenie 0,3% wydatków budżetu miasta na infrastrukturę rowerową. Czy to jest dużo? To jest 10 milionów złotych. 10 milionów złotych rocznie przy założeniach w studium podstawowych klas rowerowych wydatków rzędu 40 milionów. Posłużę się... Dziękuję bardzo panu, bo... Przepraszam, ostatnie zdanie. Posłużę się przykładem. 10 milionów złotych oznacza, że będziemy mogli budować 6 do 10 kilometrów trasy rowerowej, czyli połączyć w jednym tylko roku, na przykład Prokocin lub Prądnik Biały, tym samym dając alternatywę w każdej z tych 50 tysiącom mieszkańców Krakowa możliwości bezpiecznego dotarcia do celu na rowerze. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo za to. Minuta nie ma najgorzej. Dziękuję.
Proszę bardzo, pan Jakub Jędrak, ale pan jest jako drugi raz Krakowski, a raz Smogowy, więc już będę bezwzględnie. Po 4 minutach pana wyłącz. Szanowni państwo, ja chcę przewodnictwo zrobić pana. Ja się chciałem odnieść do odpowiedzi pana Pawła Wąsina, dlatego że chcielibyśmy, żeby sytuacja była taka, o jakiej mówił pan Paweł. Wąsina jest tak dobrze. Chciałem zwrócić państwu uwagę, że bardzo mocne dane, które dysponujemy, mówią, że w Krakowie wcześniej umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza między 300 a 600 osób rocznie. To są bardzo mocne dane. To może być nawet 10% zgonów rocznych w Krakowie. I teraz nie ma żadnej innej dziedziny w temacie ochrony środowiska, której redukcja stosunkowo niskim kosztem właśnie na te zanieczyszczenia powietrza mogłaby dać tak wymierne efekty. I teraz ja się jeszcze chciałem dowiedzieć do tego, o czym mówił pan Węgiel. Mianowicie stacje monitoringu w Małopolsce są audytowane i mają certyfikat. Ja się konsultowałem w tej sprawie z ludźmi z Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska z Akademii Grup Ochotniczych. Jesteśmy jednym z dwóch województw, gdzie te dane są naprawdę niepodważane. Także absolutnie odwoływanie się do tego, że tutaj coś z tymi danymi jest nie tak, no nie jest właściwe. I jeszcze raz chciałem zwrócić państwa uwagę, dysponujemy literaturą naukową, jeśli ktoś z państwa chciałby się z tym zapoznać. Nakłady te chyba 600, między 300 a 600 stron rocznie, to nie jest wysłany stacja. To jest tyle, co chcę powiedzieć. Dziękuję, zmieścił się pan. Także dziękuję. I ostatnia osoba, Konfederacja na Rzecz Przyszłości Krakowa. Dr. Kazimierz Wara. Bardzo proszę, 4 minuty. Szanowni państwo, no ja niestety jestem tutaj jako jeden czarny osa albo czarny pan, bo chciałem trochę zburzyć te polityczne nastroje i ten entuzjazm, że poradzimy sobie z tym zanieczyszczeniem powietrza, z tym smogiem, że będzie to wszystko tak przebiegało, tylko, bo od całej dyskusji będę mówił, to zobaczmy więcej pieniędzy, jeszcze więcej, to w głównym efekcie poradzimy się z tym rozwiążemy. Tymczasem nie wiemy, z tym pieniędzy zdobędziemy, tymczasem nie wiemy, czy naprawdę wystarczy i tymczasem, co najważniejsze, nie wiemy, czy to będzie skuteczne. Dlaczego nie wiemy? Nie wiemy dlatego, że trzeba zacząć szkolenie, jak też słyszałem od rąk, od dwóch, ale trzeba zacząć od głowy. A głowa to jest model, to jest model matematyczny funkcjonowania klimatu, funkcjonowania zanieczyszczeń, czyli model, który wpływa do tego wrzucamy źródła zanieczyszczeń, dobrze określone, czyli dobrze określone źródła zanieczyszczeń i źródła wypozycji tych zanieczyszczeń, czyli miejsca, gdzie zanieczyszczenia się przechowują najbliżej, gdzie są charakterystyczne tego powietrza, tym zanieczyszczeniami, czyli to jest ważne. Trzeba zwiększyć liczbę stacji pomiarowych. To jest kwestia kilkunastu milionów przy wydatkach na program kilkuset milionów. To jest bardzo ważne, ta liczba miejsc pomiarowych była znacznie większa. Następna sprawa tutaj, dziękuję bardzo panu radnemu Węgrzemu, który poruszył, że wszyscy mówiliśmy o tym, że na sali, że są te zanieczyszczenia takie, siak, owakie, natomiast sposób pomiaru, wiarygodność tych pomiarów i to, co dzisiaj szkodliwe, nie zostało dokładnie określone. My tej wiedzy tak naprawdę nie mamy, które te zanieczyszczenia są szkodliwe, w jakim stopniu, w jakim zakresie, jak to się jest, jak to myślę, że te zanieczyszczenia, które mają rzeczywiście istotne znaczenie. A więc pierwsze stworzenie modelu, czyli opracowanie, stworzenie systemu bardziej takiego szczelnego, większego systemu monitoringu, który powinien być oparty o sieć punktów, które wyznaczą klimatologię, które powiedzą dokładnie w tych, które są miejsca geograficzne dla takiego pomiaru i które potem pozwolą nam określić główne źródła zanieczyszczeń i wtedy, jeśli będziemy mieli te dane, to wtedy musimy określić pierwsze, które źródła zanieczyszczeń trzeba w pierwszym stopniu likwidować i ograniczać. Następna sprawa, miejsca, gdzie geograficznie gromadzą te zanieczyszczenia, czyli stawiają największe zagrożenie dla mieszkańców, czyli tam na przykład nie robi czegoś takiego, że dobrze likwidujemy paleniska na paliwo stałe i dajemy wszystkim możliwość. Tylko powiedzmy, w starym mieście albo w polskim Dolinie Wiskie, tym ludziom dajemy, albo tam badajemy znacznie więcej niż innym, żeby po prostu dajemy szybciej te główne miejsca zagrożone, tam gdzie najszybciej, największym procesem mogą czy hałują z jakiegoś powodu, bo mamy statystyki, które są średnie. Proszę powoli kończyć. Natomiast to jest bardzo ważne, żeby w ten sposób do tego podejść.
No i wtedy, jeśli będziemy mieli już te informacje, możemy wtedy stworzyć system dobrze finansowany, skuteczny w poprawie szanowania klimatu na naszym terenie i będą widoczne efekty po roku, po dwóch, a nie po 5, 10. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, na tym zakończyliśmy dyskusję. Myślę, że jeżeli ktoś w imieniu Pana Prezydenta chciałby podsumować, to zapraszam. Jeżeli nie, to ja podsumuję, dziękując gościom, którzy przyszli. Mówiąc, że to jest pierwsza taka poważna dyskusja, którą w tej kadencji na ten temat w tej formie zrobiliśmy. Mam nadzieję, znaczy jestem przekonany, że nie ostatnio, jestem przekonany rzeczy, o których tu mówiliśmy. W tej czy innej formie już nie za jakiej przyszłości będziemy ponownie rozpatrywać, być może w formie uchwał, rezolucji czy konkretnych innych dokumentów. To tyle. Ten punkt zakończyliśmy. Przechodzimy, proszę Państwa, tu jest szereg druków. Bardzo proszę. Dziękuję gościom, dziękuję Panu Wojewodzie, dziękuję Pani Prezes, dziękuję Panu Inspektorowi, dziękuję Panu Marszałkowi i wszystkim innym także gościom dziękuję.